Raz, dwa, ożył do gniazda. Dzień dobry, panowie i panie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Słowski, a to jest seria wywiadów bez cenzury. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Filem Koniecznym. Phil to człowiek ukrywający swoją tożsamość pod maską Anonymous, ma przekonania wolnościowe, komentuje globalną sytuację, rynki finansowe oraz kryptowaluty. Cześć Phil, jak życie? Witam ciebie, ale co najważniejsze, witam widzów twojego kanału. Dzień dobry, dzień dobry. A więc tak, zaczynajmy. Format jest taki, że ja jestem głosem tłumu. Wy zadajecie pytania w czacie, zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze. I pytanie mam jeszcze strategiczne, czy dobrze mnie słychać, bo mieliśmy małe problemy z dźwiękiem. Ja ciebie słyszę doskonale, nie wiem jak widzowie. No to super. Dobra, jeżeli coś jest nie tak z dźwiękiem, to proszę pisać. Dobrze, to pytania będą z czatu od ludzi, ale ja troszkę egoistycznie zacznę, bo takie pytanie od siebie będę miał o cykliczność. Bo według ciebie cykliczność rynku oparta o halvingi steruje wyceną Bitcoina. Ale dlaczego sądzisz, że kolejne zmniejszenie przyrostu podaży Bitcoina miałoby cokolwiek zmienić, skoro no my już w obiegu mamy 90, prawie 93% BTC? No i halving tutaj niewiele wnosi. Oddaję głos. Okej. Zatem moim zdaniem na początku halvingi miały bardzo duży wpływ na Bitcoina od strony powiedzmy technicznej. Czyli tak naprawdę wpływały na wycenę Bitcoina dzięki temu, że pojawiało się mniej Bitcoinów i faktycznie ten spadek ilości pojawiających się Bitcoinów o połowę w tych pierwszych halvingach miał ogromne znaczenie, bo ten procent pojawiających się Bitcoinów spadał drastycznie. Teraz wydaje mi się, że powolutku to się bardziej zamienia na efekt psychologiczny, czyli ludzie jakby już grają pod tą cykliczność. Mamy też chciwość bardzo dużą na rynku, która napędza powiedzmy ten bardzo mocno spekulacyjny rynek. Większość osób nie jest tutaj dla technologii, tylko po to, aby kupić tanio i sprzedać drogo i wydaje mi się, że gdzieś tam powolutku ten transfer z powiedzmy samego technologicznego impulsu przechodzi nam do czystej psychologii, czyli że ludzie spodziewają się tego, że skoro ta cykliczność była, no to oni kupią, a skoro kupują, to cena rośnie. Dużo osób też pod to gra, że faktycznie te wzrosty będą. Widać to także po portfelach grubych ryb, którzy też gdzieś tam, które też rozpoczęły akumulację idealnie na dołkach, tak jak w każdym cyklu, i to gdzieś tam idzie dalej do przodu. Natomiast tak jak powiedziałeś, jestem dokładnie takiego samego zdania, no halvingi już no, jakiegoś super dużego znaczenia, jeżeli chodzi o podaż Bitcoina, nie mają i z halvingu na halving to znaczenie będzie coraz mniejsze, a działać raczej będzie bardziej psychologia. Czyli zmniejszenie podaży Bitcoina już nie ma żadnego wpływu, natomiast ludzie po prostu z niewiedzy dalej będą inwestować i hype'owo reagować na tą informację. No wpływ ma, no wpływ jakiś tam ma, no jakby nie było, górnicy będą walczyć o jeszcze mniejszą ilość bitcoinów, używając do tego tego samego prądu i tych samych maszyn. Kopalnie muszą opłacić pracowników, muszą opłacić, prąd jest coraz droższy, więc jakiś tam impuls jest, ale wydaje mi się, że z halvingu na halving jest on coraz mniejszy, a nawet słowo wydaje mi się tutaj nie pasuje, no jest on coraz mniejszy procentowo, na pewno jest to coraz mniejszy impact. Tak? Jak pojawiało się 50 bitcoinów, po czym nagle 25, no to była to bardzo duża różnica, tak? Ale jeżeli pojawia się 6 bitcoinów, a za chwilę będzie 3, no to już różnica jest powiedzmy tylko 3 bitcoinów, a nie 20-25. Więc, no ale z drugiej strony właśnie, no coraz większa adopcja, coraz więcej ludzi wchodzi, coraz więcej ludzi gra pod to, że będą wzrosty, no i wiadomo jak to jest na rynku. Przy tak powiedzmy rzadkim asecie, jakim jest bitcoin, no sama chęć zakupu albo sama chęć niesprzedawania, bo to się potencjalnie nie opłaca w długim terminie, działa na
na Bitcoina byczo i no gdzieś tutaj nam to wszystko się wpisuje faktycznie w te cykle Bitcoina. Dobrze, pytanie numer dos. Największa twoja wtopa w krypto? Oj, największa wtopa w krypto to to raczej, że odkryłem tak późno cykliczność Bitcoina. Wydaje mi się, że z tego co gdzieś tam śledziłem 4chana, Reddita i Twittera, byłem jedną z pierwszych osób, która odkryła cykliczność, chociażby na podstawie tego wyznaczałem dołki Bitcoina na poziomie 3000 we wcześniejszym cyklu. Natomiast gdybym to odkrył wcześniej, o ile dało się to w ogóle odkryć, no to wychodziłbym też z altcoinów w hoście 2017, a ja w tych altcoinach zostałem. Szczęściem moim było to, że osoby, które gdzieś tam pamiętają mnie ze wcześniejszych lat, wybierałem projekty bardzo silne fundamentalnie. Robiłem research, sprawdzałem, czym się zajmuje zespół, czy faktycznie wymyślili coś, co do tej pory nie zostało wymyślone, albo czy faktycznie to, co chcą osiągnąć, rozwiązuje jakiś problem na świecie. No i te projekty trwały w znacznej większości, poza takimi powiedzmy hazardowymi projektami, które gdzieś tam też wszedłem, ale symbolicznie po $1000 nagrywałem takie filmy różnych market capów, projekty z wysokich market capów, potencjalnie z średnich i z niskich i na tych z niskich wtopiłem, ale to i na filmie mówiłem, że inwestuję po prostu $1000 w każdy z 5 projektów, czyli $5000, zobaczymy co będzie i się hossa skończyła. I wtedy dopiero odkryłem, że jest cykliczność, no ale trudno było odkryć cykliczność na tak naprawdę jednym pełnym cyklu, który gdzieś tam nam się wcześniej rozegrał. Dopiero gdy zacząłem, że dwa razy zagraliśmy tak samo, dwa razy Bitcoin rośnie około 150 tygodni, dwa razy Bitcoin spada około rok, dwa razy to się wpisuje w takie powiedzmy 201-202 tygodnie wzrostowo-spadkowe, jednocześnie czasowość, czyli te wzrosty rozpoczynają się w konkretnych powiedzmy terminach przed halvingiem, mamy te okresy reakumulacji, no to wtedy gdzieś tam właśnie na dołku Bitcoina w 2019, zresztą nagrywałem o tym filmy, możecie znaleźć je na moim kanale Dołek Bitcoina, mówiłem, że najprawdopodobniej mamy dołek w czasach, gdzie ludzie wieszczyli $1000, a nawet poniżej $1000 za sztukę, więc no myślę, że to była taka moja wtopa, gdybym odkrył to o powiedzmy rok szybciej, to jeszcze bym gdzieś tam przeszedł do Bitcoina, ale nie było tragedii, te altcoiny przetrwały. Dobrze, oddaję głos publiczności. Mamy, panowie i panie, czas do godziny 19. Zadawajcie pytania. Pytania oprócz jakieś takie, proszę, konkretne i merytoryczne, bez pytania, jaki Budy nie lubi Phil i ile bierze na klatę. Dobra. Ostatnio miałem pytanie takie numer... pytania. Były. Czy lubię bierze Budy? No, to jest bardzo legitne pytanie, Phil. Dobra, pytanie od Jakuba. Czy Phil spodziewa się jakiegoś wydarzenia typu Srovit, które znowu da szansę Januszom takim jak ja kupować Ethereum za darmo, jak za 2020 roku, gdzie można było kupować po $100-200? Pytasz, czy spodziewam się Black Swan, a co do zasady Black Swan to jest coś, czego nie da się przewidzieć. Ja też staram się uczyć moich widzów, by nie byli takimi inwestorami, którzy coś starają się przewidzieć. Zauważyłem, że dużo osób nowych, które dołącza do rynku i chce być inwestorami, ma takie wyobrażenie, że inwestor to jest ktoś, kto przepowiada przyszłość, że on sobie wypije rano herbatę i tam w fusach zobaczy, że dzisiaj będą spadki, jutro będą wzrosty, to ja sobie dzisiaj pyknę shorta, a jutro polecę na longu na dźwigni razy 120. Ja nie mam takiej strategii. Wydaje mi się, że takie rzeczy się w naszym realnym świecie nie wydarzają, że ktoś jest w stanie przewidywać przyszłość. Jasne, może komuś się trafić, natomiast nie jest to moim zdaniem do zrobienia jakby notorycznie i powtarzalnie. Dlatego ja staram się uczyć moich widzów, by ustawiali sobie taką strategię, żeby ona działała na jak najwięcej potencjalnych scenariuszy, które inwestor powinien sobie wyobrazić. Jeżeli pytasz się mnie o to, co dzieje się w tej chwili na świecie, to no dzisiaj mam zamiar nagrać prawdziwe wiadomości na mój kanał YouTube i tam też między innymi będzie fragment o
potencjalnie zbliżających się nowych lockdownach. Nagle okazało się, że w Polsce mamy nową panią minister zdrowia, która była za jeszcze większymi restrykcjami, która była za przymusowymi szczepieniami. Mało tego, w momencie, w którym my znosiliśmy obostrzenia w Polsce, to ona optowała za tym, żeby były jeszcze większe, czyli nawet nie żeby zostały, tylko żeby były jeszcze większe. Znieśliśmy jako kraj obostrzenia i jakoś ludzie żyją. Potem się okazało, że w Polsce w parlamencie procesują ustawę o przymusowych szczepieniach dla dorosłych. Mam też dokumenty i będę link podrzucał. Jednocześnie też wychodzi najnowsza wersja preparatu od Pfizera, a Izrael, ciekawostka, wprowadza już pierwsze obostrzenia, ponieważ zaczęli robić więcej testów, a jak robią więcej testów, to okazuje się, że coraz więcej ludzi choruje, bo 90% testów jest fałszywie pozytywna, więc oczywistym jest, że im więcej zrobimy testów, tym więcej będzie pozytywnych, więc może coś takiego mieć miejsce, natomiast ja pod to nie gram. I teraz, żeby osobom trochę wytłumaczyć mniej więcej moje podejście do rynku kryptowalut, to ja staram się wymyślić różnego rodzaju scenariusze na rynek kryptowalut i obrać taką strategię, w której zarobię bardzo, bardzo dużo, albo bardzo dużo, albo dużo, albo w najgorszym wypadku nie stracę. I dla przykładu, w mojej w tej chwili strategii ja posiadam przynajmniej 80% w Bitcoinie, z czego pozostałe 20% to jest 10% Ethereum i 10% Binance Coin. I już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że tak naprawdę widzę dla rynku kryptowalut trzy scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest to, że nie będziemy mieli wprowadzonego ETF-u, tego spot ETF-u, gdzie będzie trzeba kupować fizyczne bitcoiny, czyli lecimy klasyczny, normalny schemat, normalną hossę zgodnie z cyklicznością. Drugi scenariusz, jaki widzę, no to mamy wprowadzony ETF na bitcoina. No i trzeci scenariusz, w ogóle nie mamy hossy. I teraz z jakiego powodu tej hossy nie będzie? Czy to będzie atak kosmitów według teorii spiskowych, czy to będzie wybuch pandemii, lockdowny energetyczne? Nie ma to kompletnie znaczenia. Jakikolwiek powód, czy to powiedzmy krach na tradycyjnej giełdzie gdzieś tam na jesieni, nie ma hossy. I wy jako mądrzy moim zdaniem inwestorzy też powinniście coś takiego brać pod uwagę. I teraz ja, ustawiając sobie strategię 80% Bitcoin przynajmniej, wydaje mi się, że jestem odporny na każdy scenariusz, dlatego że jeżeli lecimy klasyczną hossę, czyli nie ma ETF-u, to oznacza, że najpierw musimy dostać informację o tym, że ETF-u nie będzie, a więc powinny być spadki, przynajmniej takie, jakie mieliśmy wzrosty po informacji, że BlackRock aplikuje na ETF, albo po informacji o tym, że jeszcze raz ponownie będzie rozpatrywany ETF Grayscale'a. W takiej sytuacji no wszystko poleci bardzo mocno w dół, ale Bitcoin najmniej, jednocześnie Bitcoin ma największą szansę na to, by przetrwać. To osoby, które siedzą w altcoinach, dostaną jeszcze bardziej po tyłku. Tutaj też od dłuższego czasu mówiłem, że akumulujemy Bitcoina, a nie altcoiny, bo na tych pierwszych etapach hossy altcoiny rosną mniej niż Bitcoin. Tak się faktycznie stało. Szansa na to, by zarobić więcej niż Bitcoin, wynosi mniej więcej 3%, bo 3% altcoinów rośnie więcej niż Bitcoin na każdą setkę, na top 100, na top 200, top 300, jesteście w stanie to sobie sami sprawdzić i zweryfikować chociażby na stronie CryptoBubble czy też Coin360. Kolejny scenariusz to scenariusz, że mamy faktycznie ETF na Bitcoinie. Co wtedy? Wtedy spodziewamy się ogromnych wzrostów Bitcoina, ale nie altcoinów, dlatego że w takim scenariuszu, chociażby odnosząc się do złota i pierwszego ETF-u, który mieliśmy na złocie, GLD, złoto bardzo mocno wystrzeliło, a przypominam, Bitcoin jest jeszcze rzadszy, no i też gdzieś tam ten market cap jest w tej chwili mniejszy niż market cap złota w momencie, w którym był wprowadzony pierwszy ETF spot na złoto o nazwie GLD. I dodatkowo też musimy uwzględnić to, że na rynku kryptowalutowym mamy ogromne ilości botów tradingowych, które tradują do Satoshi, do Bitcoina, a więc jeżeli Bitcoin bardzo szybko rośnie nagle w bardzo krótkim czasie, to te boty tracą tak naprawdę te altcoiny do Satoshi, więc automatycznie odpalają się stop lossy i te altcoiny są sprzedawane czy to do stablecoinów, czy to do Bitcoina, co pompuje Bitcoina jeszcze wyżej i powoduje jeszcze większe straty altcoinów. Czyli w takim normalnym scenariuszu, gdy Bitcoin długoterminowo rośnie, altcoiny rosną więcej niż Bitcoin, gdy Bitcoin długoterminowo spada, altcoiny spadają więcej niż Bitcoin, ale gdy mamy bardzo szybki wystrzał Bitcoina, to Bitcoin potrafi rosnąć, a altcoin
powinny spadać. No i w takim scenariuszu moja strategia, przynajmniej 80% w Bitcoinie, też działa. No i oczywiście trzeci scenariusz, w ogóle nie mamy hossy, albo mamy na przykład krach ogromny na tradycyjnej giełdzie, przypominający ten krach, który mieliśmy chociażby w 2020 roku w marcu, kiedy Bitcoin po raz kolejny osiągnął te dołkowe poziomy około 3000 dolarów. No i wtedy Bitcoin zachował się jak złoto. Czyli wszystko spadało, tradycyjna giełda spadała, złoto spadało, Bitcoin spadał, ale gdy złoto zaczęło rosnąć, to Bitcoin jako pierwszy zaczął rosnąć wraz z tym złotem, a dopiero później gdzieś tam tradycyjna giełda. No i w takim scenariuszu altcoiny też dostaną po tyłku, więc posiadanie przynajmniej 80% Bitcoina też działa i tyle. I czekam na te silne fundamenty Bitcoina, na cykliczność, czekam na nowych, którzy będą dołączali do rynku i dopiero później w późniejszych etapach bezpiecznie te zyski, które wygeneruję sobie na Bitcoin, będę transferował w altcoiny, ale jak już będę wiedział, czy jest ETF, nie ma ETF-u, czy mamy hossę, czy nowi dołączają do rynku, czy też nie, a to też będę widział chociażby po afiliacjach, które gdzieś tam mam, bo to jest bardzo fajny czynnik, taki powiedzmy dane, których nie ma przeciętny inwestor, widzę ile osób dołącza do rynku, bo chociażby wyświetlenia niewiele nam mówią, bo ja nie wiem, czy starzy wracają, czy nowi dołączają i jak to mniej więcej wygląda, więc ja staram się uczyć moich widzów, by ustawili sobie odpowiednią strategię na różne scenariusze, w której albo zarobią bardzo dużo, dużo, albo przynajmniej nie stracą, a nie takie przewidywanie, że dzisiaj wypiłem herbatę i wyobrażam sobie, że nie będzie ETF-u, albo będzie ETF, albo zagram shorta, albo będzie hossa, nie będzie hossy. Nie wierzę w przepowiadanie przyszłości. Dobra, jest kilka tematów, które poruszyłeś i chciałbym zadać pytanie kontynuacyjne. Nie będę zadawał 10 pytań, bo chciałbym, żeby publicznie zadawała, ale na pewno pytanie, które już się pojawiło wcześniej przed nagraniem na Twitterze, to pomimo, że na razie nie jest czas na altcoiny, to czy obserwujesz jakieś projekty i masz jakieś takie perełki na hossę i czy widzisz jakieś trendy, które będą się podczas tej hossy mocno wybijały? Nie, obserwuję trendy, ale nie poszczególne projekty. Bardzo mocno myślę, że będę stawiał na trend metaversowo-gamingowy plus sztuczna inteligencja. Na razie tutaj nam się one bardzo mocno rozwijają. Natomiast ja troszeczkę odszedłem od rynku kryptowalut. Ja bardzo mocno ewoluowałem w rynku kryptowalut. Od takiego totalnego maksymalisty bitcoinowego, który wierzył, że bitcoin zbawi świat przez człowieka. Jesteś już bitcoinowym maksymalistą? Nie jestem bitcoinowym maksymalistą i nie wierzę w to, że bitcoin będzie międzynarodową walutą na świecie i że zbawi świat i że dzięki bitcoinowi wygramy z banksterką. Natomiast nawet słowo, powiem ci, nie wierzę, moim zdaniem jest złe, dlatego że wiara, wierzyć można w Boga lub też nie, ale jak coś się widzi, no to już nie jest wiara, dlatego że ludzie nie są na tyle świadomi, ludzie w większości to idioci. Myślę, że 80% społeczeństwa to są kompletni debile i mówię to świadomie, narażając się też na hejt, który mam głęboko gdzieś. Natomiast też ludzie pokazali, że nie walczą o swoją wolność. I chociażby dobrym przykładem jest to, że nagle wprowadzono nam KYC, wprowadzono nam AML, czy ktoś protestował, ściągano nam privacy coiny z giełd, Monero i tak dalej, o czym już mówiłem w 2017-18, że ten projekt trzeba traktować jako, powiedzmy, naszą furtkę do wolności, gdzieś tam w darknecie, ale nie inwestycje. Nikt nie protestował. Teraz nie ma anonimowości w Bitcoinie. Co z tego, że możesz jeszcze, podkreślę, jeszcze kupić Bitcoina w Bitomacie, czy tam gdzieś na, powiedzmy, na lewo, jak jeżeli na nim na tyle dużo zarobisz, nie będziesz w stanie tych pieniędzy ukryć. No bo wpłacisz 100 tysięcy, zrobisz z tego milion albo 2 miliony i co? I kupisz dom sobie i przyjdzie pani Basia ze skarbówki i powie, skąd ty miałeś na ten dom, jak ty masz 5 tysięcy miesięcznie pensji. Więc nie ma czegoś takiego jak anonimowość. Bitcoin może być mniej lub bardziej anonimowy, ale ludzie już pozwolili na to, by banksterka przejęła. Już samo wejście chociażby ETF-u BlackRocka pokazuje, że banksterka dołącza. My powinniśmy płakać z tego powodu tak naprawdę, przecież
tak naprawdę Vanguard, Grayscale, BlackRock głównie, no gdzieś to są firmy, które rządzą tym światem, które mają media w swoich łapach i tak dalej. I zamiast martwić się, że oni teraz przejmą kontrolę nad Bitcoinem, będą posiadali ogromne ilości, będą manipulowali rynkiem, posiadają giełdy, no to my jak głupi do sera się cieszymy, że będzie cena pompowała. Kto jest tutaj dla technologii, a kto jest, żeby zarobić tak naprawdę? Kto używa realnie Bitcoina, a kto kupuje i kisi go, żeby sprzedać drożej? Więc nie jestem już maksymalistą i nawet słowo wiara tutaj już nie pasowało, bo widać po prostu, że tak nie będzie. Potem gdzieś tam ta moja droga ewoluowała do altcoinów, ale tych silnych fundamentalnie i faktycznie one gdzieś tam w latach 2017 bardzo fajnie rosły, a potem postawiłem na psychologię i porównać to można troszeczkę do tego, że możesz być inwestorem na tradycyjnej giełdzie, który na przykład inwestuje w akcje Microsofta, ale jednocześnie ty nie musisz wiedzieć, w jakim programie jest napisany Microsoft, czy ma bugi, czy nie ma bugów, wiesz, jakie będzie miał, powiedzmy, nie wiem, tapety, ilu programistów nad nim pracuje i tak dalej. No po prostu stawiasz na jakiegoś silnego konia i albo na przykład na trendy. I wydaje mi się, że dużo osób w świecie kryptowalut w tej chwili bardzo mocno skupia się właśnie na tych technikaliach, a nie na samej psychologii i na tym, kiedy wejść, kiedy wyjść, w jaki trend i co będzie kupowała ulica. Więc ja troszeczkę ewoluowałem i nie skupiam się teraz tak mocno na projektach, nie skupiam się na tym, co chcą osiągnąć, skupiam się na mocno na psychologii i patrzę po prostu na to, kiedy jest czas na altcoiny, będzie wchodziła ulica, to kupię te altcoiny przed nimi, zanim oni pomyślą, że Bitcoin już jest za drogi i kupię te altcoiny, które będą wpisywały się w trendy i te, które będą dla nich łatwo dostępne i będę wychodził też przed nimi i będę cieszył się z zysków, które po raz kolejny gdzieś tam wygeneruje. No bo tutaj powiedziałeś, że ludzie to idioci, dlatego nie będzie, Bitcoin nie będzie wykorzystywany jako, nie zostanie tam walutą rezerwową, światową i w ogóle nie będzie wykorzystywany do tego, do czego został stworzony. Natomiast pytanie, czy to jest takie bardzo wolnościowe podejście, że on musi być wykorzystywany z wolnościowych pobudek, ale czy nie jest tak, że po prostu ludzie będą korzystali z Bitcoina, instytucje będą inwestowały w Bitcoina, kraje uciekające przez inflację czy to z innych powodów będą inwestowały w Bitcoina z pobudek czysto egoistycznych i dla własnego zysku i mimowolnie ten Bitcoin zostanie akceptowalny globalnie i może faktycznie trafi. Podpiszemy go mianem globalnej waluty rezerwowej. Co o tym sądzisz? Może być chociażby taka sytuacja, w której dużo instytucji, banków, nawet rządów będzie go używało, ale w tym momencie i tak nie masz anonimowości. Mamy bramkę Lighting płatniczą, Network. Fiat, krypto fiat, masz KYC, masz AML, i tyle. No widać już, na jakim poziomie jest KYC, na jakim poziomie jest AML. Nikt nie protestował, ludzie mieli to gdzieś. Ludzie ogólnie mają gdzieś tak naprawdę swoją wolność. Ja ostatnio załamałem się, wrzuciłem na mojego Instagrama rolkę o tym, żeby płacić gotówką, że gdzieś tam no jest to ważne, by walczyć o naszą wolność, że gotówka tak naprawdę daje nam anonimowość i wolność. Jak poczytałem te komentarze ludzi, to naprawdę się załamałem, nie? Bo pisze mi jakaś baba, że karty to wolność, bo wygodnictwo jest wolnością. Kolejny pisze, a ja nie mam nic do ukrycia. Bez sensu. Wczoraj to samo, nie, że wrzuciłem rolkę o tym, jak gdzieś tam dochodzimy do etapu, w którym no po prostu nie będzie pracy dla ludzi. Ludzie są niepotrzebni. Mamy tak naprawdę trzy czynniki, które powodują to, że ludzie nie są potrzebni. Z jednej strony CBDCs, które odbiorą pracę wielu ludziom, czy to kasjerom, czy to ludziom, którzy pracują w placówkach bankowych, właścicielom bankomatów, ludziom, którzy pracują w mennicach, ludziom, którzy dowożą chociażby gotówkę i tak dalej. Z drugiej strony mamy sztuczną inteligencję, która już na tak wczesnej fazie rozwoju zabiera pracę grafikom, programistom, różnego rodzaju marketingowcom, copywriterom i mógłbym jeszcze tak długo wymieniać, już teraz tak naprawdę. Z trzeciej strony mamy robotyzację,
No i przychodzi ci koleś i pisze, a ja bramy produkuję i mam to w dupie, dalej będę produkował bramy, żaden robot mi tej roboty nie zabierze. Stary, ale jeżeli ludzie przewidują, że 30-40% roboty już nie będzie, to kto ci tą bramę kupi? Kto kupi twoją bramę, jeżeli co trzeci człowiek nie będzie miał pracy? I ta jedna trzecia będzie walczyła o robotę tych dwóch trzecich, czyli potencjalnie pracownik będzie zarabiał jeszcze mniej, bo będzie ogromna konkurencja. Ludzie nie są świadomi. Ludzie to idioci i gdzieś tam zostawię to tak. Dobra. To będzie chyba hasło przewodnie dzisiejszej rozmowy. Ludzie to debile. Bo mówisz, że Bitcoin nie jest anonimowy, ale jak to nie jest anonimowy? Przecież mamy Lightning Network i wszystkie, bo tobie chodzi, że nie jest anonimowo, czyli że nie możemy anonimowo wejść w Bitcoina i wyjść z niego, prawda? O to chodzi? Bo generalnie na samym Bitcoinie dokładnie, po Lightning dokładnie Network o to jest chodzi. No wiadomo, że ja mogę tobie przesłać Bitcoina na jakikolwiek portfel, nawet bez Lightning Network i nikt o tym nie wie i to w tej chwili nie jest rejestrowane, aczkolwiek moim zdaniem prędzej lub później będzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak szybko rozwija się Big Data, ale gdzieś jest ten entry point i exit point, nie? I gdzieś są te, no koniec końców albo wychodzisz do fiatów, a jak jeszcze będzie CBDC, to już w ogóle. Tak, no i w tym momencie, no wiesz, no jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie CBDC, to już w ogóle tak naprawdę nie będzie anonimowości, a nawet przy tej gotówce, no wpłaciłeś 100 tysięcy i masz 2 miliony wyciągnięte po hoście. No i tyle, no i wiedzą, że ty inwestujesz, wiedzą przez jaką giełdę, przez jaki bank, jak przesyłałeś i też będziesz to wyciągać. A jak wyciągniesz na lewo, to przyjdzie pani Basia i powie, panie, a pan tam miał 100 tysięcy w kryptowalutach, ma pan to dalej, czy pan nie ma tego dalej? Nawet nie chcę, mógłbym teraz podać pewną jakby rzecz, ale nie chcę tego mówić, bo wiem, że też oglądają nas służby i też oglądają nas smutni panowie. Wystarczy jedna pierdoła i koniec anonimowości kryptowalut. Nawet nie chcę kontynuować tego tematu. I tyle. I to jest do zrobienia w tydzień tak naprawdę. Wystarczy, nie chcę tego kontynuować, więc dobra. Jasne, że ja tobie mogę przelać kryptowaluty anonimowo, ale koniec końców nie ma tej anonimowości, nie? I koniec końców, jeżeli większość ludzi jest tutaj dla zarobku, to też będzie chciała wykorzystać te zarobione pieniądze w jakiś sposób, tak? I też będą chcieli kupić sobie, czy to, jak ja to zawsze mówię, nowego Passata w kombi, czy będą chcieli sobie dom kupić, no skąd pan miał te pieniądze, no? Więc a Big Data się dalej rozwija, tak? I gdzieś tam my jesteśmy już na poziomie, w którym jesteśmy w stanie śledzić portfele giełdowe, portfele grubych ryb, portfele różnego rodzaju inwestorów, już jesteśmy w stanie śledzić, jak whale, jakie altcoiny kupują i tak dalej. My, a gdzie sztuczna inteligencja? Przy pomocy połączenia sztucznej inteligencji z Big Data. Kropka. Dobra. Bo ja mam jeszcze 10 pytań, ale to może jakieś pytanie z czatu. Czy mam jakieś ciekawe pytanie na czacie, panowie i panie? Chris, czy czeka nas recesja w US, na świecie i w Polsce? No jest ona przepowiadana na jesień tego roku. Mówi się o tym, że będziemy mieli ogromny krach na giełdzie w tym roku, ale po raz kolejny to jest wróżenie. No może będzie, może nie będzie. Zazwyczaj jak ktoś mówi, że coś tam się wydarzy, no to się nie wydarza. Zazwyczaj takie krachy przychodzą znienacka. I po raz kolejny no wracamy do podstaw. Jaką masz strategię na potencjalny krach? Bo moją strategią jest po pierwsze, inwestujemy tyle, ile jesteśmy w stanie stracić w kryptowaluty. Po drugie, mam twarde asety jak nieruchomości. Po trzecie, mam złoto, mam srebro, a też jestem prepersem. Czy tak jesteś przygotowany, nie? Czy na przykład jesteś all-in w krypto, jeszcze zakredytowany i liczysz na to, że nie będzie na przykład. Więc no ja jestem zwolennikiem bezpiecznego inwestowania małą łyżeczką do celu i to gdzieś tam mi pomogło. No na pewno też mi czasowość pomogła, tak? No HOSSA 13, HOSSA 17, HOSSA 21 jest kolejna HOSSA w tej chwili, więc no trudno jest nie zarobić w długim terminie na przestrzeni tylu cykli, tak. ale no jestem zwolennikiem, lepiej zarobić razy 10 w jednym cyklu i te razy 10 wyjąć bezpiecznie i włożyć w kolejny cykl i zrobić razy 10 i mieć razy 100 w 8 lat, niż liczyć na razy 100 w jednym cyklu, przypierdzielić wszystko i znowu liczyć na razy 100 w drugim cyklu, a tak większość po prostu robi. Wiecie co, jeżeli chodzi o te nadchodzące recesje, ja ostatnio nagrywałem film, znaczy ostatnio, chyba z 2 miesiące temu, ale
warto obserwować odwrócone krzywe dochodowości obligacji Stanów Zjednoczonych, dziesięcioletnie w stosunku do dwuchletnich, bo to jest taki dość realny wskaźnik, który no, tam powyżej 80-90% realnie przewiduje recesję na rynku w połączeniu ze statystykami dotyczącymi bezrobocia, więc jeżeli ktoś chce śledzić recesję, to w tym kierunku raczej by było trzeba analizować makro. Dobrze, kolejne pytanie z czatu. Adam Zięba, pytanie do Fila. Czy sądzisz, że chociaż jeden z ETF-ów zostanie zaakceptowany w tym roku, czy uważasz raczej, że będą to przedłużać do ostatnich deadline'ów, żeby instytucje obkupiły się w Bitcoiny? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeżeli miałbym obstawić dwa scenariusze, znowu to jest przewidywanie, to obstawiłbym scenariusz, że będą przedłużać. Będą przedłużać. No i znowu, tak jak pokazywałem w ostatnich wiadomościach, no wróżbici mówią, że pod koniec tego roku, inni mówią, że w marcu, i kolejni mówią, że 75% na to, że będzie, inni mówią, że prędzej czy później będzie. Jaką masz strategię na to? No i to jest bardzo ważne, nie? Tak nawet podsumowując to, co do tej pory mówiliśmy, no osoby, które w tej chwili siedzą w altcoinach, no to jest kompletny strzał w kolano, nie? Jakiś brak wiedzy dotyczący cykliczności, brak wiedzy dotyczący tego, jak zachowują się altcoiny w tej początkowej fazie. No bo jasne, mamy jakieś kawy, nie kawy i inne tonkoiny i projekty, które zrobiły po kilkaset procent. No ale co z tego, że jak kupisz 10 projektów i jeden ci zrobi nawet 1000%, a pozostałe 9 ci zrobią minus 40, minus 50, minus 60, co z tego? I teraz jeszcze, gdzie tu bezpieczeństwo, gdzie ryzyko i tak dalej. I teraz patrząc na scenariusz recesja, altcoiny są w dupie. Patrząc na scenariusz nie ma ETF-u, altcoiny są w dupie. Patrząc na scenariusz jest ETF, altcoiny są w dupie. I teraz zostajesz w altcoinach i jeszcze dochodzą kolejne, nowe. Przecież mnóstwo teraz twórców, deweloperów tylko czeka na odpowiedni moment, żeby takie pepy, nie pepy i inne śmieci wypchnąć w odpowiednim momencie, żeby ulica to kupiła. A ty będziesz siedział w altcoinach, które ostatnio robiłem prezentację dla mojego mentoringu. Mieliśmy pierwszy zjazd pierwszego sezonu mentoringu. Ty sobie wyobrażasz, że 2 miesiące temu byliśmy w sytuacji, w której jakbyś kupił Bitcoina na samym dołku, i kupiłbyś altcoiny na samym dołku, to 2 miesiące temu już 18% altcoinów wypadło stop 100? 18% 2 miesiące temu i ciągle wypadają. Wchodzą Pepe, nagle Pepe jest na miejscu 50. No co to znaczy, że Pepe jest na miejscu 50? No to znaczy, że 50 już jest 51, a 99 jest setny, a ten co był w 100 już jest poza top 100. I wchodzą kolejne. 18% projektów wypadło stop 100. Do 2 miesiące temu. Teraz nie sprawdzałem, jak to wygląda względem dołka, ale no to jest kolejny czynnik i dlatego ostrzegałem cały czas jakby inwestorów, by tak. Nie popełnili tego błędu. Tak, to prawda jest taka, że na altcoiny jest wąskie okno inwestycyjne, w którym naprawdę można dużo na nich zarobić. I wiesz, tutaj pytania o altcoiny zawsze będą się posiadały, bo jest dużo ludzi, którzy mają malutki kapitał i próbują dużo zarobić, więc dla nich nie ma znaczenia to ryzyko, czy on straci 5000 zł, to mam czy nie mam i tak nie zmienia mojego życia. Ty inaczej myślisz, bo masz dużo większy kapitał, którego nie chcesz stracić, no nie? Inwestujesz trochę inaczej. A jeszcze nawiążę do tego, co ty powiedziałeś o tym, że to jest biznes, że jeżeli chodzi o altcoiny, one są wypychane. Generalnie, jak ja ostatnio zanurkowałem w temat, jak venture capital inwestuje w rynek kryptowalut, jak dostają tokeny, jak potem zrzucają je na klienta indywidualnego, to jest wręcz przykre, jak bardzo ten rynek jest zepsuty i no, większość na tym rynku właśnie ludzi, którzy chcą się dorobić, którzy interesują się tematem kryptowalut, niestety traci. Jesteśmy dymani na lewo i prawo, niestety. Znaczy, wiesz co, a propos tego, ja uważam, moje podejście bardzo mocno zmieniło się do rynku w tym kontekście i ja uważam, że tutaj nie ma już takiego dymania w takim kontekście, bo tutaj każdy każdego chce wydymać. I jakby, no wiesz, żeby ktoś zarobił, no trzeba spojrzeć na to uczciwie, no żeby ktoś zarobił, ktoś musi stracić. I teraz, jeżeli ty chcesz kupić Bitcoina na dołku, a sprzedać go na górce,
No to teraz wchodzimy tutaj w aspekty moralne. I teraz, czy to jest moralne, że jeżeli ty wiesz, że to jest koniec hossy, już jesteśmy po 150 tygodniach wzrostów, przewidziałeś mniej więcej, że Bitcoin dojdzie do 75 tysięcy dolarów, zaczynasz go sprzedawać od 55, 60, 65, dla ciebie są to szczyty. No i teraz co, czy ty masz być matką Teresą i zachować sobie tego Bitcoina? I czy znowu jak sprzedajesz, to jest niemoralne? No bo sprzedajesz komuś. Nie, to mnie w ogóle chodzi o coś całkiem innego. Chodzi mi o to, że obecnie cały rynek altcoinów to są tak, venture capital, które współpracują z launchpadami, które współpracują z influencerami i są nagonki na to, żeby ludzie kupowali alty, przy czym venture capital inwestuje, dostaje za to tokeny, które potem zrzuca na klienta indywidualnego. Wszystko wygląda pięknie, kupujcie, najlepszy projekt na świecie, a potem wszyscy tracą. No tak, no ale oni kupują to po to, żeby zarobić i zrzucić na kolejną osobę. Tak. No nie są do tego zmuszani. To jest ich brak wiedzy. Zobacz, ty zdobyłeś tą wiedzę i nie kupisz gówna, a oni kupią. No i teraz kogo to jest wina? No wszedłeś do rynku, gdzie walczymy o duże pieniądze. Nie masz wiedzy, tracisz. Jesteś dymany. Więc ty zdobyłeś tą wiedzę i ty nie pozwolisz się wydymać. Nie? I teraz wiesz... Jak wsiadasz do stołu pokerowego i pięciu typa gra o jakąś stawkę i teraz czterech przegra, jeden wygra, no to czy zostali wydymani, czy nie zostali wydymani? No świadomie usiedli do stołu, tak? I każdy każdego chciał wydymać, wygrał najlepszy, ten co ma najlepszą psychikę, najlepiej liczy karty, ten kto ma największe doświadczenie. Więc jakby ja od tego całkowicie odszedłem, bo gdybym miał na to patrzeć w takim kontekście, no to ja bym nie powinienem sprzedawać na górkach, nie? No bo teoretycznie kupuję od frajerów na dołkach, co sprzedają, bo nie wiedzą, że to dołek i sprzedaję frajerom na górkach, którzy nie wiedzą, że to jest górka i liczą, że będzie minimum socjalne albo pół miliona dolarów za Bitcoina, nie? I kupują od koniecznego za 55 czy za 60 tysięcy Bitcoina, bo ktoś im powiedział, że będzie minimum socjalne i liczą, że kolejnemu frajerowi sprzedadzą za 105 na przykład, nie? Więc... Wszyscy jesteśmy równi, każdy. To jest walka mózgów, to jest walka charakterów, mózgów, psychologia. To jest gra, bardzo fajna gra. Bardzo interesująca i wciągająca. Pytanie mam następujące, bo jesteś w teoriach spiskowych, powiedzmy. Interesujesz się takimi tematami wolnościowymi. Jestem ciekawy, co sądzisz o Elonie Musku, bo ja mam takie przeświadczenie o nim, że nie potrafię uwierzyć, że on ma złe intencje. Lubię tego gościa, podoba mi się to, co on robi. Jest moim zdaniem zajebiście inteligentny. Bardzo lubię Twittera i to, jakie zmiany na nim wprowadza. Natomiast są pewne zachowania, które mogłyby sugerować, że Elon jest jednak po ciemnej stronie mocy. Chociażby to, że na CEO mianował teraz tą babę, która wcześniej pracowała w World Economic Forum. I bardzo często, jak ja się wypowiadam o Elonie, to w komentarzach mam multum informacji, że Elon to jest koń trojański. Co ty o tym myślisz? Ja przeczytałem, a dokładniej przesłuchałem trzy książki o Elonie na audiotece. Nie pamiętam w tej chwili tytułów, ale wszystkie trzy są, albo przynajmniej były na audiotece. I z każdych trzech wynikało, że to nie jest do końca dobry człowiek. Nie znam go osobiście, trudno mi jest mówić o kimś, kogo osobiście nie poznałem. Natomiast ja bym podszedł do tematu w drugą stronę. Nie wierzę w to, że w tym świecie, który w tej chwili mamy, ktoś może sobie powiedzieć bez poklepania po plecach od rządzących i od wujka sama, że ja sobie teraz będę wypuszczał satelity w kosmos i ja będę sobie teraz puszczał rakiety w kosmos. Tak świat nie działa. I gdzieś tam dzięki temu, że zarobiłem jakieś większe pieniądze, otworzyłem też taką grupę, ona się nazywa Grupa Niezależnych Inwestorów, gdzie mam naprawdę konkretnych chłopaków z różnych branż. Zobaczyłem, jak to wygląda, zobaczyłem, jak działają rządy, to przy pewnym poziomie po prostu przychodzą do ciebie smutni panowie i albo się dzielisz, albo się nie dzielisz. Nie wierzę w to, że Facebook gdzieś tam działał, bo sobie Mark Zuckerberg to wymyślił i nikt do niego nie przyszedł z tekstem typu albo dajesz nam dane ludzi po dobroci, albo nie. Nie wierzę po prostu w takie rzeczy. Po prostu no już tyle w swoim świecie zobaczyłem, przeżyłem, że nie wierzę w to, że Elon jest w stanie sobie robić co chce bez jakiegoś tam powiedzmy przyzwolenia
rządzących i służb specjalnych. Więc z założenia, jakbym miał obstawiać, to obstawiam, że to jest zły człowiek. Dobra, kolejne pytanie od publiczności. Vortex Gaming, czy obliczyłeś już szczyt? Jeśli tak, to ile to mniej więcej będzie? Ile to będzie hopie godej? No właśnie, no i teraz znowu podchodzimy do sytuacji, dochodzimy do sytuacji, w której w tej hoście ona będzie o tyle inna od wcześniejszej, że nie da się tego obliczyć. Bo teoretycznie, idąc zgodnie z cyklicznością, no to Bitcoin rośnie o 5,2-5,3 raza mniej z cyklu na cykl. Zakładając, że we wcześniejszym cyklu zrobił 2200%, no to teraz powinien zrobić mniej więcej 388%. Zakładając dołek na poziomie 15 z hakiem, jak dodamy do tego 388%, to wychodzi, że Bitcoin urośnie na 76600. No i teraz pytanie, czy to zrobi, czy nie? Moim zdaniem nie. Dlaczego nie? Po pierwsze nie, dlatego że jeżeli zostanie wprowadzony ETF, to możemy już zapomnieć o takich wycenach i Bitcoin powinien kosztować o wiele, wiele więcej niż 76600. A po drugie nie, dlatego że skoro już wszyscy o tym wiedzą, no to to się nie wydarzy, bo albo Bitcoin będzie sprzedawany wcześniej, bo będą cwaniacy, którzy powiedzą, no Bitcoin zawsze rósł o 5,3 raza mniej, czyli teraz powinien rosnąć do 76600, no to ja nie będę frajerem, zacznę go sprzedawać od 70, nie będę czekał na te 76, już sobie sprzedam przy 70, a kolejni będą mówili, a będą tacy, którzy będą sprzedawali przy 70, to ja zacznę od 65, a będą tacy, którzy będą, sprzedawali przy 65, to ja będę przy 60. Więc psychologia sama wskazuje na to, że tak nie powinno być. Ja polecam widzom twojego kanału bardzo fajną książkę, ona się nazywa Jak straciłem milion dolarów na giełdzie. Tam między innymi też jest napisane to, że jak coś zadziałało raz i już ludzie o tym wiedzą, to to więcej razy nie zadziała. No i naszym zadaniem, zadaniem mądrych inwestorów jest badanie sentymentu na rynku i siły zakupowej nowych osób, które będą dołączały do rynku i mówimy to tylko i wyłącznie w scenariuszu, w którym nie ma ETF-u i lecimy starą hossę, czyli mamy cykliczność zachowaną, czasowość, procentowość, dane on-chain będą nam działać, no bo też musimy wiedzieć, że dane on-chain zostały zbudowane na podstawie tego, co wcześniej się działo. ETF wszystko nam wywraca. I nagle może być tak jak wróże, że 140 tysięcy dolarów przed jeszcze halvingiem, 150 tysięcy dolarów przed halvingiem, kilkaset tysięcy dolarów pod koniec hossy. I wtedy możemy sobie w tyłek wsadzić te 388% i 76 tysięcy. Jednocześnie też nie będziemy mieli danych on-chain, no bo oczywiście szczyty na Nuplu, MFF, Discord, Stock Dormancy, Flow i tak dalej zostaną wybite. I będziemy musieli poruszać się gdzieś tam za pomocą czasowości. Czyli będziemy liczyli 150 tygodni wzrostów od dołka, gdzieś tam trzeci kwartał 2025, no i tutaj zaczną nam mówić różnego rodzaju doradcy, że to będzie super cykl, bo teraz jest inaczej, bo teraz już weszły instytucje, bo weszła banksterka, to nie będzie tak, zakończyliśmy już cykliczność na Bitcoinie i tak dalej. No i pytanie do widzów tego kanału, i co wy wtedy zrobicie? Wyjdziecie zgodnie z cyklicznością? Wystarczy wam małą łyżeczką? Czy będziecie liczyli na więcej? Bo może się okazać, że Bitcoin będzie kosztował 200, a wszyscy będą krzyczeli, że teraz to 500 000 minimum. No bo skoro w tamtym cyklu byli ludzie, którzy mówili, bracia Winklevoss, 300 tysięcy, ktoś tam mówił 500, Plan B 240, John McAfee 1 000 000, w tamtym cyklu, to w tym, przy jeszcze większej ilości ludzi, przy instytucjach, przy BlackRocku 400, 500? I teraz Bitcoin będzie kosztował 200. I co zrobicie? Nagle wam się w głowie pojawi coś takiego, że kurde, no zarobiłem fajnie na Bitcoinie, no ale nie będę jak frajer przy 200 wychodzić, jak może być 400. I na przykład okaże się, że dojdzie do 400 i co? I potem w dołku będę jak frajer za 300 odkupować, Bitcoina co za 200 sprzedałem? I to już powinniście nad tym pracować, co wy wtedy zrobicie. Czyli myślcie o scenariuszach i jak zareagujecie i pracujcie nad swoją głową, a nie przewidujcie, czy teraz Bitcoin spadnie, wzrośnie i tak dalej. Więc no. Tak jest, podaż ograniczona, popyt ciągle rośnie, kierunek jest wiadomy, po prostu kupować Bitcoina. Dobra, kolejne pytanie od widzów. Kryptosowa, Phil, widzisz coś podobnego inwestycyjnie jak BTC, Ethereum 6-7 lat temu? Nie, niestety nie. Dla mnie Bitcoin jest najbardziej w tej chwili opłacalną inwestycją, pod warunkiem, że inwestujemy tyle, ile jesteśmy w stanie stracić, jak w każdą zresztą inwestycję. I takim dobrym też podejściem dla mnie jest myślenie o tym, że ja chcę zachować siłę nabywczą pieniądza, a jak zarobię przy okazji, to fajnie, bo to też ogranicza chciwość.
I to też jest, powiedzmy, odpowiedź dla ludzi, którzy pytają się, czy jeszcze warto kupować Bitcoina, czy nie warto. Ja zawsze tak odpowiadam, że a czy masz lepszą inwestycję? Bo jeżeli założymy, że Bitcoin urośnie nawet do 60 i nawet liczymy, że już dzisiaj jest 30, to masz 100% w 2 lata zgodnie z cyklicznością, czyli 50% rocznie. Teraz czy masz lepszą inwestycję? Czy złoto da ci więcej, srebro, tradycyjna giełda, czy mieszkania dadzą ci więcej, lokata w banku i tak dalej. I to jest też moim zdaniem bardzo fajna, może bardzo fajne podejście. A poczytaj jakieś może hejty albo coś takiego było. Specjalnie teraz same hejty. Powiem ci szczerze, że przyszedłem tutaj, żeby odpowiadać na hejty, bo tak zaczynamy hejt park, to, że właśnie panie. Bez cenzury. Poczekaj chwileczkę, tylko zapalę światło sobie w pokoju. Chwileczkę. Dobra. Jakieś hejty. Zmieszajcie go z błotem. Jestem. No, bo się tak jakoś miło zrobiło, a nie ukrywam, że chciałem też podpowiadać na różnego rodzaju zaczepki, takie rzeczy. Chyba, że nie ma. To wymyślcie. Nie, no coś tam było, że jesteś jakimś naganiaczem, ale teraz ja nie widzę. Sebastianku, czy mamy jakiś hejt w komentarzach? Wymyślcie coś. Dobra, to Sebastianek szuka hejtu, a ja mam pytanie, co myślisz o, czy interesowałeś się trendem SocialFi, czyli zdecentralizowanych mediów społecznościowych? Słyszałem o tym, ostatnio też jakiś projekt wychodził, ale ci powiem szczerze, że nie pamiętam nazwy tego projektu, ale dla mnie to troszeczkę brzmiało skamersko. Nie pamiętam, teraz był właśnie dosłownie z 2 tygodnie temu było głośno o tym projekcie. Ludzie to promowali, mi to jakoś nie podeszło. A wiem, o czym mówisz, o Tech Friends. Tak. Dla mnie to, powiem ci, skamersko brzmiało na maksa, ludzie podjarani i tak dalej. Nie wiem, jakie ty masz zdanie na ten temat, a dla mnie mam takie samo zdanie. No to wiesz, czerwona lampka, nie? Tak, mam takie samo zdanie jak ty. Moim zdaniem to jest po prostu protokół do zbierania masowo danych. Musisz go połączyć z Twitterem, z portfelem, nie ma jak z tego się wylogować, coś dziwnego, to jest coś dziwnego, coś mi tutaj śmierdzi, wiesz? Tak samo o tym myślałem i widzę ten trend, ale no i widzisz, dochodzimy znowu do bardzo ciekawej kwestii. Jak będziesz wiedział, że projekt jest wałem, ale dookoła niego jest ogromny trend i będzie szedł do góry, to kupisz czy nie kupisz? Wiedząc, że każdy jest tutaj po to, aby wydymać drugiego, bo każdy chce zarobić. Czyli czysto teoretycznie, wracamy do wcześniejszej hossy. Zaraz ja mam pytanie do ciebie. Wracamy do wcześniejszej hossy. Wchodzisz w lunę, wiedząc, że wywali na przykład razy 100, 200 albo 300? Tak. No i widzisz, ja wchodzę. Ja na przykład nie rozumiem krytyki, zwłaszcza w stosunku do Jarząbka. Chłopa, który gdzieś tam mówił przy centach o lunie, a mówił, że wychodzi przy 80 dolarach, czyli gdzieś tam ponad razy 100, a ludzie hejt, że naganiał na lunę. Wszedł i wyszedł. Jakby ktoś go posłuchał od początku do końca, to ma zarobione ponad razy 100. Swoją drogą luna też była w moim portfolio pod hossę. I dokładnie ja między na tych samych poziomach gdzieś tam ją moim kursantom polecałem właśnie na podstawie psychologii. Ludzie płaczą. Dlaczego płaczą? No bo weszli gdzieś tam na końcu, potracili i tak dalej, no i szukają winnych. A gdyby mogli cofnąć czas i by wiedzieli, że na tym jest razy 100, no to każdy by w to wjeżdżał, bo tutaj ludzie nie są do technologii, tylko żeby po prostu zarobić. Mhm, dokładnie. Sebastianek tutaj krzyczy, że jest jakiś hejt, tak? Jedziemy. Zapytaj Zorro, czy na swoich mentoringach nie dyma ludzi. No to jest takie bardzo ogólne pytanie, czy nie dymam ludzi. No oczywiście, że odpowiem, że nie. Mój mentoring w ogóle to jest jakby śledzenie mojej strategii. Czyli ja mówię o tym, jaki ruch podejmuję, co akumuluję, a co nie. Jeżeli uważam, że jest dołek, to mówię, że jest dołek. Jeżeli uważam, że teraz akumulujemy Bitcoina, to akumulujemy Bitcoina. Mówię, dlaczego nie akumulujemy altcoinów. Też będę mówił, kiedy będę wchodził w altcoiny i podam, w jakie altcoiny. Więc jakby patrząc na to w tym kontekście, no to bym musiał też dymać samego siebie, bo jakby to jest tylko i wyłącznie kopiowanie moich ruchów. Czyli ja dałem ludziom, którzy nie mają czasu, a zwłaszcza tym, którzy mają duży kapitał, bo też trzeba zaznaczyć, że mentoring jest raczej dla ludzi, którzy mają na tyle duży kapitał lub na tyle silną psychikę, by zagrać moją strategię. Czyli dla ludzi, którzy nie chcą razy 100, razy 1000, dla ludzi, którzy nie wjeżdżają w pepe, bo akurat jest chwilowy trend.
albo trzeba mieć do tego silną psychę przy małym kapitale, albo na tyle duży kapitał, że wiesz, że jak wpłacisz banie i wyciągniesz 10, 15 lub 20, to ci wystarczy. Więc tam jest tylko i wyłącznie to, co robi konieczne i to, co myśli konieczne. Dobra, tutaj masz pozdrowienia od Mateusza Wiśniewskiego. Ja mam pytanie takie, które mi się przypomniało teraz, bo na Twitterze ktoś zapytał tak, na czym zarabiasz więcej? Na szkoleniach czy na giełdzie? Tutaj cały czas się obija ten temat, że na szkoleniach nie powinno się zarabiać, ale w sumie dlaczego ty robisz te szkolenia, skoro w sumie jesteś na takim momencie życia, gdzie ty już nie potrzebujesz pracować, nie musisz pracować? Nie? Po co to robisz? Tak, bardzo fajne pytanie. Pierwsza odpowiedź, no to oczywiście zarabiam na giełdzie, ale to z tego względu, że trudno jest, jak ktoś wchodził 10 lat temu w kryptowaluty, no nie mieć tak dużej dźwigni, tak? No nawet zakładając, że moje najgorsze wejście było na szczytach hossy po $1000, no to patrząc na dzisiejszą cenę Bitcoina, to i tak jestem w tym momencie na 26-27x na samym Bitcoinie, gdybym tylko i wyłącznie nie uśredniał. Więc trudno jest, kupując Bitcoina po kilkaset dolarów, zresztą w sumie otwierałem mój kanał YouTube, gdy dalej Bitcoin kosztował $1000, bo to było gdzieś przy tych poziomach mniej więcej. Potem mieliśmy ten słynny fork pierwszy Bitcoina, gdzie się pojawił Bitcoin Cash i Bitcoin topnął w ciągu jednej nocy z 1400 na $700. Szedłem spać, było 1400, obudziłem się, było 700. Gdzieś tam wtedy chyba już nawet na Steemicie pisałem o kryptowalutach, więc no trudno jest przy tak wczesnym wejściu nie mieć na tyle dużego X-a, żeby zarabiać mało. Ciekawostką na pewno też jest to, że na szkoleniach zarabia się, szczerze mówiąc, coraz mniej, dlatego że no teraz już każdy zna każdego, kto inwestuje w kryptowaluty. Więc też inaczej było wypuszczać szkolenia w 2017, gdzie ludzie nie mieli takiego dostępu do wiedzy i chociażby byli wręcz zmuszani do tego, żeby się uczyć od kogoś w internecie, a zupełnie inaczej to też wygląda, jak każdy ma kogoś w pracy, kumpla, brata, kuzynkę, kto inwestuje i powie ci, pierdziel to szkolenie koniecznego, patrz, tutaj się zalogujesz na Binance'a, tutaj wejdziesz, tutaj przelejesz, tam kupisz i wejdź w PPO, Lean to the Moon, nie? Albo w Pulse Chaina, albo Hexa, bo Richard Hart wygląda na spoko ziomka w swoich ciuszkach Louis Vuittona. Mój faworyt. Ale dlaczego te szkolenia, Phil? Dlaczego szkolenia prowadzisz? No więc jakby odpowiedź jest pierwsza. Druga rzecz, dlaczego szkolenia? Dla pieniędzy, dla dywersyfikacji, dla spokoju inwestycyjnego. I jakby to jest bardzo fajne pytanie, bo dzięki niemu mogę przekazać bardzo fajną jakby informację, wiedzę dla inwestorów. Uważam, że błędem jest inwestowanie i myślenie o tym, że ja chcę się dorobić na kryptowalutach. Ja miałem to szczęście, że gdy inwestowałem w kryptowaluty, gdy rozpoczynałem, ja bardzo dobrze zarabiałem w mojej pracy. Ja szukałem tak naprawdę sposobów na to, aby zachować siłę nabywczą moich pieniędzy, a jak uda się je trochę pomnożyć, no to już będzie kompletnie zarąbiście. Czyli jakby z automatu zachowywałem się od początku jak whale. Ja się nie podpalałem na tych pierwszych trendach typu nowy, lepszy Bitcoin, Peercoin jakiś wychodził i tak dalej. Nie podpalałem się na kolejnych trendach typu privacy coiny i tak dalej. I moim szczęściem było to, że zarabiałem na tyle dużo, że tak naprawdę moim problemem było to, co mam zrobić z około 2000 funtów każdego miesiąca. I akumulowałem sobie Bitcoina, złoto, co jakiś czas za to złoto też kupowałem nieruchomości, bo też dosyć wcześnie w swoim życiu wszedłem w nieruchomości, w ogóle to była moja strategia. I powiem ci szczerze, że gdy odszedłem też od pracy, szkolenia bardzo mocno mi pomogły, by mieć takie poczucie, że ja w dalszym ciągu i tak wyciągam pieniądze z tego rynku. Czy będzie hossa, czy nie będzie hossa, to koniecznie zarobi. I teraz powiedziałem coś bardzo takiego heterogennego, bo ktoś może powiedzieć, no tak, to ty opierdzielisz szkolonko, a hossy nie będzie, wszyscy stracą, a ty zarobiłeś. No dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak, bo to jest biznes. Dokładnie tak, bo tutaj jest każdy po to, aby zarobić i twoją decyzją jest to, czy ty chcesz uczestniczyć w tym rynku, czy też nie. Jak mamy mieć takie podejście, to czy teraz jak nie będzie hossy i wszyscy stracą, to czy Vitalik ma oddawać pieniądze inwestorom, bo Ethereum spadło? Czy CZ ma oddawać inwestorom pieniądze, które pobrał za trading fee z giełdy, bo nie było hossy? Wiesz, to jest troszeczkę takie podejście, że robię prawko na samochód, na tiry,
ale potem nigdy nie miałem okazji jeździć na tirach. To idziesz do firmy, która cię uczyła i mówisz, ty, ziomek, no nauczyłeś mnie jeździć na tirach, ale oddaj mi te pieniądze, bo nigdy tego nie wykorzystałem. Albo pójdziesz na jakieś turystykę i rekreację, albo marketing i zarządzanie i się okaże, że nie masz po tym roboty. To idziesz do dziekanatu i mówisz, ej, wiecie co, zmarnowałem 5 lat, jakbyście mi oddali za te wszystkie składki studenckie, to by było spoko. No to była twoja decyzja. I ty wchodząc do rynku zakładasz, że ta hossa będzie. I właśnie plusem tych moich szkoleń chociażby jest to, że ja wiem, że ja zmonetyzowałem moją wiedzę. Tak czy siak, ja jestem takim samym inwestorem jak ty, jak każdy, kto nas słucha. Może trochę bardziej doświadczonym, bo wchodziłem 10 lat temu, większość osób, które nas słucha pewnie tak wcześniej nie wchodziła, ale jestem takim samym człowiekiem, który dołączył do rynku i wycisnął go jak cytrynę. Mam szkolenia, mam swoje inwestycje, mam swój kanał YouTube, mam linki afiliacyjne, zarabiam na YouTubie, mam udziały w giełdzie kryptowalutowej, mam swoje bitomaty, mam swoją aplikację, zrobiłem wszystko na tym rynku. Pojawił się trend i wyssałem go jak cytrynę, a plusem, wisienką na torcie jest to, że dzięki temu zarobiłem tak dużo pieniędzy, że mogę grać jak gruba ryba. Nie muszę się podpalać na pepy, na pulse-chainy, na heksy, na różnego rodzaju gówna. Gram bezpiecznie i każdy, kto mnie śledzi, dzięki temu też zarobi. Wbrew pozorom, dzięki temu, że zarabiam na szkoleniach, jeszcze więcej zarabiam na kryptowalutach. Wiesz co, ja nie sprzedaję szkoleń, ale stoję murem za osobami, które sprzedają szkolenia. Popełniasz duży błąd. Ponieważ ludzie nie szanują darmowej wiedzy. No, to jest pierwsza rzecz. To wynika w ogóle z niezrozumienia wolnego rynku. Jeżeli coś oferuje, niezależnie co, i ktoś chce to kupić za cenę, którą ja wyznaczam, to znaczy, że on tego chce i osobie postronnej nic do tego, że my dokonujemy transakcji. Gówno cię to obchodzi, że ja coś sprzedaję, a ktoś coś kupuje. I tutaj jest taki komentarz o Multi Robert. Ale powiem ci tak, że popełniasz błąd, bo powinieneś monetyzować swoją wiedzę. W ogóle inwestowanie tak naprawdę, ty na rynku monetyzujesz swoją wiedzę i gdybyś spojrzał na zagranicznego YouTube'a, bo ostatnio nawet to sprawdzałem, wszystkie kanały krypto zagraniczne mają swoje mentoringi, szkolenia, kursy i wszystkie. Możesz lecieć, nie oglądałem tych kanałów, bo nie chcę, żeby mi mieszali w głowie. Zrobiłem sobie research, kto robi. Wszyscy. I nie ma żadnego hejtu. W Polsce jest takie podejście, że gdybyś zarabiał na rynku, to nie musiałbyś sprzedawać szkoleń. Ale dlaczego nie mogę zarabiać i na tym, i na tym? A dlaczego nie mogę dywersyfikować? A dlaczego nie mogę poczuć się bezpiecznie, że nawet jak tej host nie będzie i na jesieni pierdyknie tradycyjna giełda, to i tak zarobiłem. Przecież nie musisz tego kupować, nie musisz być na tym rynku. To kto jest idiotą? Ten, kto dywersyfikuje, czy ten, kto stawia wszystko na jedną kartę na zasadzie, o, będzie hossa, zarobię na rynku. Tak jak powiedziałem, jestem takim samym inwestorem jak każdy człowiek na rynku i wycisnąłem ten rynek jak cytrynę. I jestem z tego bardzo dumny i uważam, że gdybyś ty zrobił szkolenia, po pierwsze ludzie by też docenili tą wiedzę, którą daję za darmo. Często też ludzie w ogóle kupują kursy po to, aby gdzieś tam docenić to, co zrobiłeś dla nich za darmo, ale po drugie poczułbyś się zupełnie inaczej na rynku kryptowalut, bo inwestowałbyś na totalnym ludzie. Na nowych obserwatorów miałbym, nowych subskrybentów z kanału Zaorskiego i tam... Ale to nie ma znaczenia, to jakby nie ma znaczenia. Dobra, przekonałeś mnie. A czy ty zapisałeś się już na mentoring u Łysego? Tylko jeszcze 24 godziny, 6 tysięcy złotych, musisz to mieć. Tako. Dobra, bo tu jeszcze jest takie pytanie Multi Robert. Łysy zapytaj Zorro, czemu w ogóle na ciebie Zorro mówią, o co chodzi? Nie wiem, może dlatego, że mam maskę. Dobra, ja Zorro. Ja mam dolną część, a Zorro miał górną, nie? On oczy zakrywał. Dolny Zorro. Skoro Zorro dorobiłeś się na kryptomilionów, to czy te twoje zasrane szkolenia nie powinny sprzedawać za grosze, a nie za grube tysiące? Nie, dlatego że to, że zarabiam na krypto, wiesz, to jest troszeczkę takie podejście, że gdybyś zarabiał na rynku, to po co ci pensjonaty, mieszkania, nieruchomości i złoto? No ty, no przecież jeżeli ja kupuję pensjonat w Zakopanem, średnio jeden apartament za banie, pensjonat mój chociażby ostatni ma 5, to jest 5 milionów, no to teraz czy ja jestem idiotą, że wpłacam 5 milionów na pensjonat w Zakopanem, skoro mógłbym wpłacić to na rynek kryptowalut i zrobić razy 10, o którym przynajmniej mówię?
No debil z koniecznego. Ty mówi ludziom, że zarobią razy 10 na hoście jak będzie, a sam wypłaca krypto, kupuje pensjonat za 5 milionów, gdzie miałby za 2 lata 50. No coś tu nie pasuje, tak? No koniecznie kłamie, nie kłamie? No nie, dywersyfikuję. Jestem mądrym człowiekiem i to, co zarabiam na rynku, na tym, co mi daje ten trend, wkładam w realne asety. Złoto, które urośnie o wiele mniej, srebro, nieruchomości, samochody, zegarki i tak dalej. Więc nie. A odpowiadając jeszcze na to pytanie, gdybym sprzedawał to tanio, to po pierwsze weszłyby osoby, które nie chcą, aby na tym mentoringu były, bo tak naprawdę to nie jest mentoring dla osób, które mają 3000 zł na kryptowaluty, a tu konieczny wyjeżdża z 5000 na przykład za roczny mentoring, który jeszcze trzeba co roku odświeżać przez następne 3 lata. Mentoring jest dla osób, które na przykład mają realny biznes, zarabiają dziesiątki, setki tysięcy złotych, mają kupione nieruchomości, mają złoto, mają srebro, usłyszały o kryptowalutach, nie chcą się tego uczyć. Mają w dupie naukę rynku kryptowalut, bo są dobre w tym, na czym już zarabiają pieniądze, ale chcą coś robić z tymi pieniędzmi, mają taką ofertę. Mogą za 5000 zł dowiedzieć się, co robi konieczny, mogą włożyć w to milion i wyciągnąć 2, 3, 5, 10 za 2 lata, poświęcając na to minimum czasu. A osoby, które najwięcej mają problemów z tym, no to właśnie są tacy, jak ja to mówię, wannabisy, trader wannabe. Wiesz, no jak ktoś ma 1000 zł, 2 czy 3000 zł na inwestycje, no to no wiadomo, że nie wejdzie, nawet jak miał 10 w coś, co kosztuje 5, nie? Dobrze, Phil, bo my się umówiliśmy na godzinkę do godziny 19. Czy możemy chwileczkę jeszcze, ja tak pytałem się o to, bo po prostu chodzi mi o to, że no nie lubię takich pytań, ile biorę na klatę i czy lubię budyń, więc póki się takie nie będą pojawiać, śmiało możemy kontynuować, tak? Więc mogę odpowiadać na merytoryczne pytania, mogę odpowiadać śmiało na hejt, bo nawet pomyślałem, że będzie fajnie, zabawnie, śmiesznie, wyświetlenia też będą się zgadzały, więc każdy będzie zadowolony. Natomiast no, jak się zaczną pytania o to, ile wyciskam na klatę, to możemy powolutku kończyć. No, bo się wstydzisz, ile wyciskasz na klatę, na siłownię lepiej idź ty. Dobra, pytanie kontynuacyjne od Multi Roberta, bo jeżeli chciałeś hejt, to go masz. Zapytaj go proszę o chytre świnie. Powiedział kiedyś, że ludzie to chytre świnie, więc czy on też jest chytrą świnią? Myślę, że poniekąd tak. Myślę, że... Znaczy, każdy jest moim zdaniem chytrą świnią, ale... Bardziej jest coś takiego, życzę tego wszystkim ogólnie, by doświadczyli tego, czego ja doświadczyłem, gdy zarobiłem bardzo duże pieniądze w swoim życiu, bo te pieniądze nie dają ci poczucia spokoju, tylko wręcz jeszcze większe poczucie niepokoju. I to też może odpowiada na pytanie, skoro masz pieniądze i teoretycznie niewydawalne, to po co chcesz zarabiać jeszcze więcej? No gdyby tak było, no to też wszyscy multimilionerzy i właściciele biznesów powinni po osiągnięciu poziomu 10-20 milionów dolarów sprzedawać swoje firmy i leżeć i pić drinki. Niestety w głowie pojawia się coś takiego, że przyzwyczajasz się bardzo szybko do pewnego poziomu i nie chcesz za cholerę z niego spaść. Za cholerę nie chcesz z niego spaść. Tak. Nagle okazuje się, że kupiłeś sobie motorówkę, jacht, poznajesz ludzi, którzy też mają te motorówki, mają jachty, potem się okazuje, że ty masz 8 metrów, a ktoś ma 12, no to kupujesz 12, ale poznajesz kogoś, kto ma 16-metrowy i zaczynasz jeździć na fajne wakacje, jesteś w fajnych hotelach, poznajesz ludzi i jakby strata pieniędzy wiąże się też z tym, że potencjalnie stracisz kontakt do fajnych ludzi, których ostatnio poznałeś. Trochę jest to wstyd, trochę jest to też, wiesz, masz dookoła siebie znajomych, którzy niektórzy liczą wręcz na to, abyś stracił kasę i żeby powiedzieli ha, 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 ha i nie chcesz. No po prostu pojawiają się pewne takie zagwozdki w głowie i dlatego ludzie, którzy mają pieniądze, chcą zarabiać dalej pieniądze i chcą dywersyfikować i chcą się zabezpieczać, żeby nigdy coś takiego się nie przytrafiło, że będą mogli powiedzieć, a kiedyś to miałem pieniądze. I życzę wszystkim, żeby czegoś takiego doświadczyli, bo to będzie oznaczało, że no, dorobili się bardzo fajnych pieniędzy. Dobrze, tutaj jest pytanie od Arkadiusz Blejwa. Fajnie łysy, jakbyś przeczytał na głos moją krytykę. Sebastian szuka tego komentarza, możesz napisać jeszcze raz, a póki co to może ja zadam pytanie. Czy ty, na przykład, bo padło takie pytanie na Twitterze, Matic czy Arbitrum?
Czy ty się technologicznie i w ogóle spekulacyjnie interesujesz tymi altcoinami? Tak, jasne, że się interesuje, natomiast patrząc od strony inwestycyjnej nie ma to żadnego znaczenia. Wydaje mi się, że oba projekty bardzo fajnie gdzieś tam nam pokażą wzrosty w tym cyklu i wydaje mi się, jakbym miał obstawiać, to bym gdzieś tam w poligona jechał, Matika nowego, staronowego. W każdym razie, no właśnie, ja odchodzę troszeczkę od takiego podejścia do rynku. Liczy się trend, hype, odpowiednie wejście i odpowiednie wyjście i tyle. I szczerze mówiąc, jakby ktoś mi cofnął czas i powiedział, że Luna to gówno i padnie, ale teraz kosztuje 30 centów, to i tak bym w to wszedł, niezależnie od technologii. I każdy by to zrobił, bo każdy jest tutaj, żeby zarobić. Ja się ustosunkuję do tego, to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Matic Arbitrum, dwa rozwiązania skalowalności Ethereum, z tym, że one się bardzo różnią technologicznie. Arbitrum to jest roll-up optymistyczny, który jest dużo łatwiejszy do zastosowania i jest gorszym rozwiązaniem niż te ZK roll-upy, Zero Knowledge roll-upy, są to technologicznie po prostu lepsze rozwiązania, a Matic ma właśnie wprowadzać ZK Rollup. I Matic jest od tyle bardzo ciekawym przypadkiem, że on tak naprawdę nie jest nawet rozwiązaniem skalowalności, a jest osobnym blockchainem, który skaluje Ethereum. I teraz Matic, wprowadzając ZK Rollup, który będzie kompatybilny z EVM i Ethereum, będzie korzystał z Etheru, czyli my korzystając z Poligona nie będziemy płacili w tokenach Matic, tylko będziemy płacili w tokenach Ethereum, Etheru. Więc to jest bardzo ciekawy case, czy Matic pozostanie tylko i wyłącznie do governance. Więc pod względem spekulacyjnym, no bardzo mnie interesuje, jak to się rozegra, czy Matic po prostu nie umrze w pewnym momencie, bo możliwe, że tak będzie. Tak, dwa słowa ode mnie. Czy mamy to pytanie do Fila, Sebastianku? Arkadiusz Blejwas. Niby dorobiłeś się na kryptomilionów, a jednak chciwość bierze górę i bierzesz od ludzi 6 tysięcy złotych za to, żeby powiedzieć, żeby być w Bitcoinie, dać jakieś tam śmieszne szkolenie z Darknetu i robić Q&A. Masz hejt. No to odpowiadałem chyba już na to pytanie, jak ja do tego podchodzę. Natomiast może odpowiem do pierwszej części, czyli bierze w górę i bierzesz, żeby powiedzieć, żeby być w Bitcoinie. No i teraz pytanie, czy to jest wartościowa wiedza, czy też nie? No bo patrząc na wszystkich tych, którzy na przykład nie weszli w dołku, a mówiłem o dołku, albo patrząc na wszystkich tych, którzy zapakowali się w alty i teraz przy Bitcoinie, który jest na plus kilkadziesiąt procent, są na minus kilkadziesiąt procent, no to czy to jest wartościowa wiedza, czy też nie? Właśnie bądź w Bitcoinie. Ja miałem podobną sytuację we wcześniejszej jeszcze hoście, kiedy miałem moje forum i gdzieś tam na poziomie 3000 dolarów za Bitcoina wypuszczałem swoje forum i też powiedziałem ludziom, że słuchajcie, mamy najprawdopodobniej dołek Bitcoina, mamy minus 80% od ATH, spadki trwają około roku, wpisuje nam się to w cykliczność, ale akumulujemy Bitcoina. I ludzie na moim forum byli obrażeni: o kurde, nie po to zapłaciłem, żeby słyszeć, żeby być w Bitcoinie. Po czym się okazało, że Bitcoin urósł razy 3, altcoiny dostały po dupie, a potem mieliśmy spadek DeFi na jesieni 1 września i wszyscy potracili kasę, którzy nie byli w altcoinach. No i teraz, którzy byli w altcoinach. No i teraz pytanie, czy to jest wartościowa wiedza, czy też nie? Teoretycznie, gdybym powiedział ludziom, nie inwestuj w kryptowaluty, a potem tydzień później byłby ogromny krach. Wiesz, zapłaciłeś i koniecznie powiem, nie kupuj. Czy to jest wartościowa wiedza, czy też nie? Takie troszeczkę filozoficzne podejście. Ważne jest to, że to działa. I fakty są takie, że to ja mówiłem o tym, że Bitcoin ma dołek na poziomie 3000, kiedy wszyscy krzyczeli 1800 poniżej 1000. To ja mówiłem o tym, by akumulować Bitcoina, a nie altcoiny, co okazało się prawdą. To ja mówiłem o tym, by wchodzić w altcoiny przy 22 tysiącach, a wtedy właśnie zaczęły rosnąć więcej. Mówiłem o wychodzeniu Bitcoina z Bitcoina przy 55, 60, 65 i w górę, kiedy najniższy poziom, jaki ktokolwiek dawał, to było 100 tysięcy minimum socjalne. To ja mówię o tym, że jesteśmy blisko dołka teraz, w tym dołku, kiedy ludzie krzyczeli 12, 10, 8, a ja notorycznie na Twitterze pisałem: patrzcie, Bitcoin spadał 87, potem 84, potem 82,
a teraz jesteśmy na minus 78. Czego wy jeszcze chcecie? Nie, 12 będzie, 10, 8. To ja też wypuszczam szkolenia w odpowiednim momencie. Nawet ostatnio nagrywałem o tym dla osób na mentoringu. Czy ja jestem jakimś masochistą, żeby wypuszczać produkt na samym dołku bessy w najgorszym możliwym sentymencie? Przecież ja wypuściłem forum, gdy Bitcoin kosztował 3000 po roku spadków. Przecież jakby mi zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby wymaksować w ogóle już total i miałbym w dupie widzów, no to bym na szczytach wypuszczał. Ja ściągam moje produkty i szkolenia na szczytach. Nie można było kupić mojego mentoringu, mojego szkolenia na szczytach. Było ściągnięte. Tak samo wypuściłem na samym dołku Bitcoina w tym cyklu mój mentoring. Pierwszy rok w listopadzie zeszłego roku, kiedy Bitcoin kosztował kilkanaście tysięcy dolarów za sztukę. Patrząc na to od strony biznesowej, największy hejt, najniższa cena, najmniej ludzi, którzy potencjalnie mogą to kupić, rok spadków. W dupie mam ten hejt tak naprawdę. Wiem, że jest dołek, cykliczność na to wskazuje. Wypuszczam szkolenie. Kto kupił, zarobił. I teraz czy wiedza o tym, żeby kupić teraz i akumulować Bitcoina, to jest gówno wiedza? No patrząc na tych wszystkich, którzy siedzą w altcoinach, raczej nie. To trzeba ci przyznać, bo no ja śledzę cię od 2017 roku i faktycznie wyczucie rynku i timing masz jak mało kto. I w tych chwilach, gdzie inni krzyczeli, że no, ty zwykle mówisz, że idziemy w odwrotnym kierunku niż cała reszta i ty masz rację. Więc tak, ja szanuję. Mam tutaj takie pytanie, które pojawiło się przed streamem. Pamiętajcie, że przed tymi live'ami, zarówno na YouTubie, w zakładce społeczność, jak i na Twitterze też możecie zadawać pytanie. I tutaj jest pytanie od użytkownika twitterowego Raf. Każdy się martwił o komputery kwantowe, że mogą zaszkodzić Bitcoinowi. A jakie zagrożenie widzi Phil dla Bitcoina od strony AI? Trudne jest to pytanie. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jakie zagrożenia od strony sztucznej inteligencji. Być może gdzieś tam, jeżeli wierzymy w teorie spiskowe i to, że gdzieś tam technologia, która jest nam udostępniana, jest lata do tyłu w porównaniu do tego, co ma wojsko i gdzieś tam rządzący tym światem, to może sztuczna inteligencja jest już na takim poziomie, że na przykład taki BlackRock, który wejdzie, będzie miał takie boty tradingowe oparte o sztuczną inteligencję, które wszystko przeliczą, że będzie z nami wygrywał. Trudno jest mi powiedzieć. Niestety, tak samo jak z pytaniem o komputery kwantowe, nie znam się na technologii tak bardzo, nie jestem programistą, żeby mówić o tym, na jakiej fazie rozwoju są komputery kwantowe. Mogę jedynie polecać, posiłkować się osobami, które się znają na tym. Gdzieś tam Vitalik Buterin wypowiadał się na temat komputerów kwantowych, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do takiego prawdziwego komputera kwantowego, który może nam zagrozić. A skoro on coś takiego powiedział, no to mi nie pozostaje nic innego, jak mu ufać, no bo nie mam czasu na to, żeby zdobyć na tyle dużą wiedzę, by to zweryfikować od strony technologicznej. Gdzieś tam poczytałem, innych ludzi mówili podobnie. Ja celuję w najbliższe 2 lata. Czyli jeżeli będzie hossa, to mnie interesuje time frame 2 lata, jesień 2025 wychodzę z rynku i liczę na to, że do tego czasu taki komputer kwantowy nie powstanie. Natomiast przeciwnikom kryptowalut, którzy mówią, jak wam wyłączą prąd, to nie będziecie mieli tych swoich kryptowalut, albo jak powstanie komputer kwantowy, to wam to wszystko zniknie, no to ja właśnie im odpowiadam, no jakże wyłączą prąd, to będziesz stał z maczetą pod Biedronką i polował na jajka, które ktoś wynosi ze sklepu, a jak wyłączą, jak powstanie komputer kwantowy, no to cały świat ma zagrożenie, cały świat jest zbudowany gdzieś tam na takiej zasadzie, że komputer kwantowy zniszczy nam i bankomaty, i banki, i nawet twoje Allegro i dostęp do Pornhuba. Tak, dobrze. Kolejne pytanie z czatu, proszę. Krypto nieznajomy. Jak to się stało, że Kuba Middel stracił na BTC, skoro najwięcej razy z tobą, Phil, rozmawiał o kryptowalutach? Z Kubą Midlem jest bardzo ciekawa opcja, a raczej sytuacja. Nie wiem, bo ostatnio ludzie mi wysyłali właśnie takie shorty gdzieś tam, gdzie on mówi, że no posłuchałem tam kogoś i teraz jestem połowę w plecy na kryptowalutach. Nie wiem, o kim on wtedy mówił, o jakim kryptoznawcy. Wiem, że jakiś człowiek u niego występował na ostatnim gdzieś tam wywiadzie, który potem miał ogromny hejt i potem ściągnął ten wywiad. Nie wiem, czy o niego chodziło, czy nie.
Natomiast jeżeli chodzi o Kubę, to możecie wejść na jego kanał YouTube i znaleźć tam wywiad ze mną, który robiliśmy u niego w jego własnym domu. To chyba było 2 czy 3 lata temu. I tam jest dosyć zabawna scena. Raz pokłóciliśmy się o polowania i o myślistwo, bo jestem myśliwym. I raz gdzieś tam mówiłem o Bitcoinie i powiedziałem taki tekst: słuchaj, teraz Bitcoin kosztuje mniej więcej 10 tysięcy dolarów, dokładnie było to 9 tysięcy z hakiem, i według mnie mamy 2 lata hossy przed nami i według moich obliczeń dojdzie do 75 tysięcy, więc jest szansa zarobić kilkukrotnie. I najśmieszniejsze jest to, że większość ludzi będzie wchodziła dopiero jak Bitcoin urośnie ileś razy. I Kuba kiwa głową, że tak jest, po czym teraz mówi 4 lata później, że kupił Bitcoina i stracił połowę. No to biorąc pod uwagę dzisiejszą cenę, no to oznacza, że kupował przy 60 tysiącach na samym szczycie. No więc teraz pytanie, kto mu polecał Bitcoina przy 60 tysiącach? I ciekawostką właśnie jest to, że faktycznie ta hossa była, faktycznie Bitcoin urósł mniej więcej do 75 tysięcy i faktycznie nawet sam Kuba kupił Bitcoina po 6-krotnym wzroście od momentu, w którym mu powiedziałem, że moim zdaniem warto jest Bitcoina kupować u niego w domu na wywiadzie, który dalej jest dostępny u niego na kanale. Więc nie wiem, do kogo pił, ale uśmiechnąłem się, gdy to obejrzałem. Jest duża różnica pomiędzy wiedzą, jaką posiadasz, i emocjami, jak jesteś w stanie kontrolować emocje. Tak, bo chciwość jest bardzo mocną emocją. Dobra, Zorro. Powiem ci szczerze, że z drugiej strony PR-owo też się zdziwiłem, że w ogóle o tym wspomniał jako inwestor, że w ogóle po co? I po trzecie zdziwiłem się, że skoro kupił za 60, to czemu teraz nie uśrednia? Bo to jest kolejny błąd, nie? No kupujesz na górce i nie uśredniasz. No gorzej zrobić, to tylko mógł teraz opierdzielić go jeszcze, nie? Na minusie. Wiesz, no tak patrząc na wiedzę jakby, nie? Wiedzowo, jak w skali od najbardziej głupiej decyzji inwestycyjnej, no to możesz kupić na górce po 150 tygodniach wzrostów, bo nie znasz cykliczności i wchodzisz, bo rośnie, a potem możesz opierdzielić na dołku, nie? Ale jak chcesz mądrzej, no to jak już popełniłeś pierwszy błąd, bo ci się nie chciało odpalić wykresu, kliknąć all, logarytmik i zobaczyć, jak się zachowuje Bitcoin, sobie tego policzyć, no to już chociaż zrób to na przestrzeni roku bezsy i zobacz, że jest szansa na wzrosty, więc sobie dokup i uśredni. No a na pewno już się nie chwal tym, nie? Chyba. Spoko. Dobra, kolejne pytanie z czatu, bo tam pytania napływają cały czas. Czy Kamil Gancarz nie ma ci za złe śmieszkowania z minimum socjalnego? I tam było w ogóle jeszcze jakiś taki komentarz, że ty wcześniej jeździłeś z Kamilem Gancarzem razem do Meksyku na waksy, a teraz się nie dogadujecie. Nie wiem, nie znam. Wiesz co, z Kamilem jest taka sytuacja, że mam nadzieję, że nie ma mi tego za złe. Prawda jest taka, że nie mam już z nim kontaktu od dłuższego czasu. Nie widziałem go chyba ponad rok. Ostatni raz rozmawiałem z nim chyba na Sylwestra, jak złożył mi życzenia, a ja jemu. Natomiast nasza znajomość była taka, że gdzieś tam no mieliśmy różne podejścia i wydaje mi się, że wiesz co, jak ktoś siebie lubi, ja jestem przynajmniej taką osobą, że im bardziej kogoś lubię, oczywiście z chłopaków, to tym bardziej mu dogryzam i dowalam i też lubię, jak ktoś mi pociśnie. To chyba jest taka męska przyjaźń, nie? Że sobie faceci cisną po prostu, nie? I no jak on bym po mnie jechał, to bym nie miał tego mu za złe. Natomiast Kamil to jest taki bardziej symbol gdzieś tam tej chciwości, powiedzmy, ludzi, nie? Że oni jakby zmiksowali dwie strategie, czyli wzięli strategię koniecznego jego altcoiny, ale fajniej byłoby wychodzić przy poziomach Gancarza. No i niestety to nie działa. I ja na przykład uważam, że Kamil Gancarz prędzej lub później zarobi, bo jego strategia to jest mega dużo Bitcoina, do tego trochę Ethera, a altcoiny dla niego to jest tam jakiś pył. Tak? No i wiesz, teoretycznie gdybym ja był Kamilem, no to za 2 lata bym powiedział takiemu koniecznemu, no i co, naiwniaku, wyszedłeś przy 55, 60, 65, a teraz wszedł ETF, Bitcoin kosztuje 200 tysięcy. To kto wygrał? Ja nic nie robiłem, a mam teraz 4-5 razy więcej. A ty se kupiłeś pensjonacik w Zakopanem, jeden, drugi, kilka domów, nieruchomości, a teraz
zmieniasz ludziom pościele i ręczniczki pierzesz, nie? I kto podjął lepszą decyzję? I koniec końców ja uważam, że Kamil zarobi więcej, jeżeli faktycznie ta hossa będzie miała miejsce, ale jeżeli faktycznie będzie miała miejsce. Ja jestem inwestorem, który gra bezpiecznie, który dywersyfikuje, no i kupuje sobie właśnie te nieruchomości, kupuje sobie złoto, srebro, zegarki, czy też jakieś, powiedzmy, samochody inwestycyjne teraz, mimo że nie lubię za bardzo motoryzacji, ale gdzieś tam, gdyby ktoś posłuchał 100% Kamila, to nie będzie płakał w długim terminie najprawdopodobniej. I gdyby ktoś posłuchał 100% mnie, to też nie będzie płakał, bo z tego, co wychodzi, wychodził na przykład na szczytach, może ponownie wejść na dołku, o czym też ponownie mówiłem, i sobie to x-ować, tak? Czyli gdzieś tam na procencie składanym. Najgorzej mieli ci, którzy powiedzieli sobie, a fajnie, bo Konieczny wjeżdża w alty, a Gancarz nie bardzo, to weźmiemy alty Gancarza, ale no nie podoba mi się ten poziom 55, 60, 65 Koniecznego, 100 tysięcy brzmi lepiej, to wyjdę na poziomach Gancarza, nie? I to był błąd, bo ludzie zostali z altcoinami. Teraz do kogo mają mieć pretensje, skoro ani ja nie mówiłem o 100 tysiącach, ani Gancarz nie mówił o altcoinach. No to by to jest błąd, nie? Więc to nie jest takie dogryzanie Kamilowi. Koniec końców, jeżeli będzie hossa, uważam, że zarobi bardzo fajnie. Ale to jest taki symbol, nie? Symbol tych ludzi, którzy czekali na nie wiadomo co, bo im nie wystarczyło wzrost z 3000 na 60 razy 20 na samym Bitcoinie, nie? To mówisz, że koledzy sobie cisną i tak jest, a jak Dominik Fell coś tam ci zwrócił uwagę, to na niego się obraziłeś. Wiesz co, Dominik nie był nigdy moim kolegą, więc jakby to jest zupełnie inna kwestia. Ja mówię o kolegach. Nie byłem nigdy z Dominikiem na wakacjach. Nie znam człowieka, widziałem go 2-3 razy w życiu na oczy i uważam, że po prostu próbuję robić marketing na nazwiskach ludzi i to jest moim zdaniem niefajne, a do tego sytuacja, o której gdzieś tam się kłóciliśmy, to nie jest widzimisię, tylko to jest fakt. Ja powiedziałem, że Bitcoin rośnie za wcześnie zgodnie z cyklicznością. I to jest fakt. Rósł za wcześnie, jeżeli chodzi o ilość dni. Jego poziom, który mieliśmy, był za duży jak na ten czas. Zgodnie z cyklicznością, ilością dni do halvingu. I to nie jest na zasadzie, że ja się kłócę na, powiedzmy, jak z Kamilem, typu ja mówię 75, a Kamil mówi nie, nie, 100 tysięcy, ja mówię 75 i się o to kłócimy, a każdy za przeproszeniem gówno wie, bo to się najpierw musi wydarzyć. My się nie chodziło o to. Ja mówię o faktach. Bitcoin wystartował za wcześnie zgodnie z cyklicznością, czyli z tym, jak startował wcześniej, i urósł za dużo. I mówiłem o tym, że powinniśmy mieć odreagowanie. No i to odreagowanie przyszło. Na co on mówi, nie zgadzam się z Koniecznym, wypierdziela film, nie zgadzam się z Koniecznym dla wyświetleń. Chamskie trochę, moim zdaniem nie fair i tyle. I jakby koniec końców, tutaj nawet nie można się spierać o coś, co się nie wydarzyło, tylko to jest fakt. Faktem jest to, co napisałem. Bitcoin urósł za wcześnie zgodnie z cyklicznością, wystartował zbyt szybko zgodnie z dniami do halvingu i urósł procentowo za dużo jak na ten czas. I to jest fakt. Obliczalny, policzalny, sprawdzalny. Jak ktoś mi mówi, nie zgadzam się, no to ja mu mówię, no stary, no nie. Więc jakby osobna kwestia. Ja osobiście nie mam nic jakoś tam do niego. Nawet go widziałem jakiś czas temu. Tylko no wiadomo, nie gadałem z nim, bo mnie wkurzył. No bo to było głupie. Natomiast musicie się pogodzić, Kamilem, chłopcy. Po co ale to energię? Nie jest, że się kłócimy. No, ja po prostu, no, ja nawet nie wiem, o co chodzi, ale akurat jeżeli już jest hate park, to trzeba włożyć kij w mrowisko. Jasne, jasne. Ale z Kamilem jak najbardziej. Wiesz, jak kiedyś była taka scena, osoby, które były na moim forum, pewnie pamiętają, też była taka sytuacja, że ja mówię o tym, że Bitcoin urośnie 70 do 75 mniej więcej z moich obliczeń, i Kamil mi wparował na scenę podczas mojej prezentacji i mówi, nie, minimum socjalne, i ludzie mówili, brawo, a 100 tysięcy, bo wiesz, no to brzmiało lepiej, nie? No to wiesz, przyszedł czas i Konieczny wjeżdża i mówi, boom! In your face. Bitch in your face. To jest. Nie, no w ogóle Kamila też musimy tutaj zaprosić, też go przepytamy. Jasne. Dobra, troszkę było hejtu. Naprawdę jest spoko koleś, tylko no, ludzie mają problem z tym, że wiesz, posłuchałem Koniecznego, wziąłem jego alty, posłuchałem Gancarza, wziąłem jego poziom, no i kto teraz jest winny, nie?
no to zwalę winę. No nie, ty jesteś kurde winny. Ty jesteś winny, bo ty podjąłeś taką decyzję. Nikt ci pistoletu do głowy nie przystawiał. W drugą stronę na to patrząc, słuchaj, no, jakim ciężkim w ogóle było, współczuję tobie, jeżeli ty będziesz obstawiał jakieś poziomy wyjścia. Ty byłeś we wcześniejszej hoście na szczytach i mówiłeś, kiedy wychodzisz? Bo nie śledziłem. Ja wtedy nie prowadziłem kanału. Okej, słuchaj, to jest przerąbane. Współczuję już ci, bo ja byłem w takiej sytuacji, gdzie wszyscy mówią 100, 200, 240, 300, 500, milion dolarów za bitcoina, a ja nagle mówię, wiecie co, wychodzę przy 55 i piszę to na Twitterze w momencie wyjścia. Mówię, no wychodzę przy 55, następny będę wychodził poziom 60. I teraz odwróćmy sytuację. A co jakby było 300? A co jakby było 300? Konieczny? Nie zna się? Debil? Wyszedł w jednej piątej hossy? Wyszedł w jednej czwartej hossy? Nawet do połowy nie dotrwał? I na przykład jest. Kurde, zawsze zapomnę. Graf. Cezary Graf. Cezary Graf, ja no. Ja się z Cezarym nie zgadzam w wielu kwestiach. Nikt się z nim nie zgadza. Znaczy, wiesz co, no, gdzieś tam mieliśmy ze sobą debatę. Ja nie jestem taką osobą, która lubi się kłócić. Ogólnie mam gdzieś kto co myśli. To też chyba mi pomogło zarobić pieniądze w życiu i mieć wyrąbane na większość ludzi. A teraz jak wiem, że 80% to debile, to tym bardziej mam gdzieś zdanie innych. Natomiast on tam gdzieś na tej mojej debacie z nim mówił o tym, że jak będzie BESA, to będą ekokoiny rosnąć. I wiesz, ja sobie tam słucham, dobrze, że w tej masce byłem, bo kurde, nie utrzymałbym tego poker face'a i mówię, jak? W BESie altcoiny będą rosnąć, bo sobie ale wiesz, nie chciałem się kłócić, wiesz, szanuję wszystkich ludzi. Okej, to jest twoja opinia. I z dużą rzeczą się nie zgadzam z nim, jakby co on mówi, ale on dostał bardzo duży hejt za to, że on chyba wchodził w Bitcoina przy poziomie 6, 7, 8 tysięcy dolarów, czyli już daleko po dołku i wychodził chyba przy 35, 40 jakoś tak. I więc co? Nie zgadzam się z tym hejtem. I szanuję tego człowieka za to, że wszedł, wyszedł, zarobił, zrealizował zysk. I teraz, jeżeli on jest wyśmiewany, że wyszedł w połowie hossy, to kim są ci wszyscy, którzy nie wyszli? Kim są ci wszyscy, którzy weszli na szczytach? Kim są ci wszyscy, którzy zostali z altcoinami na minus 80%? Śmiejecie się z człowieka, który zarobił razy 3, razy 4, razy 5? Ja byłem w takiej sytuacji, że gdyby Bitcoin... A co jakby Bitcoin urósł do 120, a konieczny wyszedł przy 60? Debil, wyszedł w połowie hossy. I współczuję ci, bo będziesz miał dokładnie ten sam problem. My jesteśmy takimi samymi inwestorami jak wszyscy inni ludzie. Tyle, że patrzą na nas tysiące innych ludzi i wielu chciałoby, żebyśmy się pomylili, wielu chciałoby nam pocisnąć i naprawdę ciężko było mi wychodzić, wiedząc, że 300 tysięcy ludzi patrzy. Naprawdę było to bardzo ciężkie i wymagało naprawdę gdzieś tam przepracowania tego w głowie, że no trudno, najwyżej wyjdę w połowie hossy. Wszyscy krzyczeli 100, 200, 300, 500, a ja mówię nie, 75 i weź to utrzymaj i weź wychodź i 300 tysięcy patrzy ci na rączki i chciałoby powiedzieć, a debil nie zna się. Łatwo się patrzy na wykres w lewo, nie? Więc ja się nie zgadzam jakby z tym trochę hejtowaniem pana Grafa. Do Kamila to nie są takie prawdziwe, wiesz, pstyczki w nos, tylko bardziej takie koleżeńskie. No bo ja miałem rację, a mógłbym nie mieć, nie? I może następnym razem ktoś inny będzie miał rację, a nie ja. I tyle. Ja tam tej dramy z Grafem nie śledziłem za bardzo do tyłu. Wiem po prostu, że bardzo dużo ludzi się z nim nie zgadza. Natomiast ostatnio głównie chodziło o to jego przewidywanie dolara, że on mówił, że dolar będzie za 6 zł. I pytanie do ciebie, czy ty analizujesz makro, czy śledzisz dolara, bo Graf teraz mówi, że dolar będzie po 8 zł. Co ty na to? Wiesz co, tak wysoko bym nie mówił. Wysoko, no. Tak wysoko bym nie mierzył, natomiast uważam, że złoty będzie w długim terminie cały czas tracił do walut obcych, takich jak funt, frank, euro, dolar. O tym też wspominałem wielokrotnie i to niestety jest tak, że gdy już jesteśmy na szczytach,
to ludzie pytają, czy jeszcze warto opuszczać złotówkę, a jak im mówiłem, że teraz moim zdaniem jest warto zwrócić uwagę na waluty obce, to mnie wyśmiewali i mówili, no jasno, od roku złotówka tylko się umacnia, a wystarczy tylko sobie odpalić wykres gdzieś tam w długim terminie i widać jak byk, że od 2008 złoty w długim terminie cały czas traci. Czasem jest dobrze kupić, czasem bardzo dobrze, czasem nieco gorzej, ale i tak w długim terminie traci, więc wydaje mi się, że no bycie w polskim złotym inwestycyjnie to jest najgorsza opcja, ale czy bym strzelał, że 7 złotych? Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie, to nie jest moja strategia, po raz kolejny nie przewiduję przyszłości. Obstawiam, że nie warto być w polskim złotym, a ile zarobimy na tym, że nie, w nim nie jesteśmy, no to już jest, wiesz, niewyjaśnione. Co z tego, że ja powiem 7, jak coś nagle przyjdą i zmienią i powiedzą stopy w górę, stopy w dół, albo wiesz, powiem nie, nie, ja uważam tylko 6, a pierdyknie coś, albo nie wiem, wjadą nam ruskie jutro. Tak, nie? To jest duże zagrożenie. No i co, wjadą nam ruskie jutro i ja powiem 6, a się okaże, że będzie 8. Nie tak. Przewidujmy, nie bawmy się we wróżki. Inwestor to nie jest wróżka. Inwestor to jest człowiek, który usiadł, przeliczył, zrobił analizę, zobaczył, jakie są fundamenty, wchodzisz, wychodzisz, przegrasz to nie płacz, wygrasz to realizuj zyski. To jest proste tak naprawdę. Tylko żeby dojść do tej prostoty inwestycyjnej, to trzeba swoje odbębnić też. Nie? No w 100% się zgadzam. Możemy określić kierunek, ale nigdy nie określimy poziomów, do których dolecimy. I tutaj jeżeli chodzi o złotówkę, to faktycznie tutaj wróg u bram, raczej kapitał nie inwestuje w Polsce tak ochoczo jak powiedzmy 5 lat temu. Jeżeli chodzi o samą wycenę dolara, to jest taka fajna teoria, na którą możecie sobie rzucić okiem, dollar milkshake theory, która mówi, że tak długo jak dolar będzie walutą rezerwową, to on będzie wysysał z wszystkich innych walut wartość, ta wartość będzie płynęła do dolara, tym bardziej teraz w środowisku wysokich stóp procentowych, no i umacnianie się innych walut, tych tam BRICS niby ma wprowadzać coś swojego, więc już kraje się rozliczają między sobą w swoich walutach, nie w dolarze, raczej ta złotówka, nie wiem, raczej złotówka, ja nie trzymam osobiście złotówki. Dobra, może jakieś kolejne pytanie z czatu. Czy mamy jakąś merytorykę, bo było trochę hejtu? Luke, co by inwestował i robił Phil, gdyby był przeciętnym Kowalskim? O, właśnie, wróćmy się do czasu, kiedy Phil nie ma pieniędzy. Jesteś spłukany, stary. Nigdy tak nie było. Ty urodziłeś w bananowej rodzinie, nie? Boom! In your face. Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, bo tak naprawdę dużo zależy od twojej sytuacji. Teraz kim jest przeciętny Kowalski? Czy przeciętny Kowalski to jest ktoś, kto nie ma nic? Czy to jest przeciętny Kowalski mieszkający za granicą? Czy to jest przeciętny Kowalski, kto ma 50 czy 100 tysięcy? Powiem wam taką ciekawostkę. Jak różne mogą być scenariusze, sytuacje różnych ludzi. Wszystkim mówię, by inwestowali w kryptowaluty tyle, ile są w stanie stracić. 10, 15, 20% maksymalnie kapitału. Może się dużo rzeczy wydarzyć. Możemy mieć atak kosmitów, lockdowny energetyczne, krach na tradycyjnej giełdzie, komputery kwantowe, cokolwiek może się wydarzyć i nie powinniśmy tego robić, żeby jakoś tam bardzo mocno się pakować. Ale na przykład, nie powinienem tego mówić, ale powiem to. Mam przyjaciela, który ma w tej chwili pod 50. Ja w ogóle mam samych starszych znajomych. Od dziecka byłem wychowywany przez dziadków. Mój najmłodszy kolega to jest ode mnie 6 lat starszy, a tak to normalnie 8, 10, kilkanaście lat. I ten kolega jest w sytuacji, w której mieszka za granicą od kilkunastu lat, jeździ na ciężarówkach, na tirach. I ja mu powiedziałem, wiesz co, stary? Gdybym ja był tobą, to bym wszedł all in w kryptowaluty. No bo co ty masz do stracenia? Zarabiasz 2,5 tysiąca funtów na miesiąc i tak będziesz dymał w tej robocie do emerytury i tak. I teraz, jeżeli będzie hossa, jak ty wjedziesz all in za te, nie wiem, 200-300 tysięcy złotych, co tam sobie odłożyłeś, co ty za to kupisz? Kawalerkę? I będziesz miał 1500 złotych więcej miesięcznie do tych 2,5 tysiąca funtów? Ale jak zrobisz z 300 tysięcy 3 miliony, no to może wrócisz wcześniej do Polski, może wcześniej przejdziesz na emeryturę, może jeszcze między 50 a 60 sobie jakoś pożyjesz, odpoczniesz od tego dymania, które miałeś całe swoje życie. I jakby ja tego nie polecam komuś, ale gdybym ja był nim, wszedłbym all in. Gdzie jednocześnie, jak to? Przecież konieczne zawsze mówi, że nie wolno, że dywersyfikacja i tak dalej. Wszystko zależy od sytuacji. Ja sobie to uświadomiłem, że ciężko jest komuś powiedzieć, a zrobiłbym tak i tak.
nie wiem, jaką ty masz sytuację, nie wiem, jakie ty masz, powiedzmy, tolerancję na ryzyko, na stres, nie wiem, jaki masz głowę, jak sobie to przepracowałeś. Co do zasady, nie inwestowałbym więcej w kryptowaluty, niż jestem w stanie stracić, więc tak odpowiadając optymalnie, no to bym sobie akumulował złoto, akumulowałbym sobie, powiedzmy, co jakiś czas uncję złota i wpłacał 10, 15, 20% w kryptowaluty. Jak jestem młody, jak mam jeszcze przed sobą 40 lat, gdzie mogę się dorobić potencjalnie i dużo rzeczy może się zmienić, bym tak robił. Natomiast gdybym miał 50, tak jak mój przyjaciel, pewnie bym wszedł all in, więc ja nie mogę jako, nazwijmy to, krypto-youtuber mówić wjeżdżajcie all in, to the moon, pepe, jazda. No bo wiadomo, że nie mogę czegoś takiego ludziom powiedzieć, więc muszę też bezpiecznie im mówić. Słuchajcie, uważajcie. Ale wiesz o tym, stary, że ludzie wychwycą tylko tą wypowiedź? No, więc jakby każdy ma inną sytuację, ale no też trzeba wiedzieć, że z wejściem all in wiąże się to, że podejmujesz inne decyzje, nagle się okazuje, że ty tych pieniędzy nie możesz stracić, nagle jest żal, nagle się okazuje, że bez hossy nie ma i nagle straciłeś dorobek całego swojego życia, a mogłeś mieć chociaż mieszkanie, nie? I plujesz sobie w brodę, więc trudne pytanie. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, to nie jest żadna porada inwestycyjna. I kim ja jestem, żeby mówić ludziom, co mam robić? Ja mówię, co ja robię. Chcesz to śledź, nie, to nie. Lubisz koniecznego, to go oglądaj, nie lubisz, to go nie oglądaj. Tyle. Kolejne merytoryczne pytanie z czatu. Zapraszam. Kto jest następny? Panowie i panie, coś mądrego, czy nie mądrego, czy jakiś hejt. Co nam się tu wyświetli? Paweł Morawski, łysy, zapytaj Zorro, czy to, że zakrywa twarz, jest związane z tym, że ma coś na sumieniu? Nie, no pewnie Fid jest brzydki po prostu, dlatego się chowano. Powiem dokładnie to samo, co tobie. Nagrałem na Instagramie, bo dokładnie takie samo pytanie padło, bo gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, żeby widzowie wiedzieli, żebym w kamerce wystąpił w masce. Uznałem, że to jest kompletnie bez sensu. Poza tym mam tylko taką od laptopa kamerkę, więc jest jak jest. Ja uważam, że pokazywanie twarzy jest fajne, jak chcesz być kimś znanym, jak chcesz być aktorem, piosenkarzem, chociaż też nie zawsze. Tutaj przykładem jest KN w Polsce, Slipknot, Daft Punk, którzy też się wybili, Kiss, nie pokazując twarzy. Natomiast mi to nie jest do niczego tak naprawdę potrzebne, bo ta, powiedzmy, rozpoznawalność może mi tylko i wyłącznie pogorszyć w życiu. Potencjalnie mogę być porwany, potencjalnie mogę być śledzony i to już takie są bardzo negatywne scenariusze, w które raczej wątpię, aczkolwiek mieliśmy sytuację Sylwestra Suszka w Polsce. Natomiast my jako tacy, powiedzmy, krypto-influencerzy, nie jesteśmy aktorami, gdzie podejdzie ktoś w galerii handlowej do aktora i powie, proszę pana, mogę zrobić z panem zdjęcie, pstyknie fotę i pójdzie w piździec. My jesteśmy ludźmi, których się zatrzymuje na kilka minut i nagle padają pytania, a co myślisz o projekcie XYZ? A myślisz, że będzie hossa? A myślisz, że warto teraz kupować bitcoina? A kiedy będziesz przechodził w altcoiny? Albo ilu bitcoin twoim zdaniem urośnie? I biorąc pod uwagę to, że mnie już ogląda praktycznie co setny Polak, gdzieś tam 380 tysięcy subów to będzie co setny Polak, mam 330, ale biorąc pod uwagę to, że jakieś moje rolki, nierolki na Instagramach, TikTokach robią po 500 000, milion, biorąc pod uwagę to, że wywiady z moją osobą robią po setki tysięcy, 500 000 i ponad 500 000, mogę śmiało zakładać, że co setna osoba, którą mijam, co setna osoba, którą mijam na ulicy, mnie zna. I teraz nie chcę wchodzić do galerii handlowej, mijać 1000 osób, z czego zostanę zatrzymany przez 10 i co mam teraz zrobić? Powiedzieć, nie mam czasu? No to będzie, ale z niego chami prostak. Ja go subskrybuję, oglądam, a ten mi nie chciał 5 minut poświęcić. Ale taka osoba nie zrozumie, że ona będzie 10 osobą po 5 minut i ja nie chcę dokładać sobie 50 minut na każde moje wyjście. Ostatnio nawet rozmawiałem z Maciejem Wieczorkiem podczas mojego ostatniego wywiadu w Ekspercie w Bentleyu. I on mówi, że jest przerąbany. Miał nawet taką sytuację, że je sobie obiad w restauracji z żoną i dziećmi, a koleś w stoliku obok wyciągnął GoPro i go nagrywał. No i teraz sytuacja, nie wiem, podejść, walnąć w pysk, zapytać, on nic nie zrobił, nie powiedział, typu, no po prostu chłop go nagrywał, a ten jadł, nie? I po co mi to? Jakby nie rozumiem po co.
Nie? Jakbym chciał się dorobić za pomocą twarzy, jak chciałbym, nie wiem, miałbym takie ego, że chciałbym, żeby ludzie chodzili i klepali mnie po plecach, no to może też w dupie to mam, nie? I jakby część osób też mówi, a pewnie stracili ludzie przez kryptowaluty i boisz się, że ktoś cię zaatakuje na ulicy. Mhm. No otóż hejterzy są takim tworem, że oni jakby mnie zobaczyli na ulicy, to by poprosili jeszcze o zdjęcie i poklepali tak, po plecach ja, i by chwalili się znajomym, że koniecznego widzieli, bo hejterzy to są nieudacznicy życiowi. Po prostu hejt, tak naprawdę bycie hejterem powinno być największym wstydem, jaki może być. Hejter to jest nieudacznik życiowy, którego za przeproszeniem w pracy jebie szef, wraca no i jest mistrzem klawiatury, a gdy przychodzi co do czego, to jeszcze poprosiłby o zdjęcie. Szczęśliwi ludzie nie hejtują. Ludzie, którzy są spełnieni, mają w dupie życia innych ludzi. Robert Lewandowski, który zarabia setki czy miliony złotych, nie wiem, nie interesuje się piłką, ale tygodniowo, nie wraca z boiska po treningu i mówi, ale teraz pocisnę komuś w internecie, ale mu pojadę. W dupie ma życia innych ludzi. Tak samo ja mam w dupie opinie na mój temat, mam w dupie innych życia. Nie interesuje mnie to. A jak coś mi się nie podoba, to nie oglądam. Przełączam na inny kanał i tyle. A hejterzy to są po prostu ludzie, którzy płaczą, płaczą. Płaczą, wołają o pomoc i gdzieś tam te swoje życia nieudaczników starają się chwilowo podreperować właśnie jakimś takim, że ale komuś pocisnąłem. Tylko, że tak naprawdę ten ktoś, kto osiągnął sukces, ma w dupie to, czego hejter nie wie. A po drugie, taka ciekawostka, nie wiem, czy ty się przejmujesz hejtem, czy nie, ale powiem ci taką ciekawostkę, która jak rozmawiam z innymi twórcami, która całkowicie ich leczy z tego przejmowania się hejtem. Hejterzy są takimi nieudacznikami życiowymi, że oni wręcz pomagają twórcom internetowym w tej swojej nieudaczności życiowej, bo jeżeli ty masz prawdziwych fanów, jeżeli jesteś uczciwy, jeżeli robisz coś, co jest zgodne z tobą, taki hejter jest tak naprawdę przydatny, on jest pomocny, bo jeżeli ty coś napiszesz, a on cię zhejtuje, to po pierwsze pojawia się komentarz. Na ten komentarz zacznie cię bronić człowiek, który cię zna, który cię lubi. Następnie hejter odpowie, więc pojawia się trzeci komentarz. Następnie ktoś inny odpowie. Nagle się robi kłótnia i te osoby się żrą ze sobą i nagle się okazuje, że masz 20 komentarzy, które by się nie pojawiły, gdyby nie ten hejter. Algorytmy działają, twoje treści docierają do jeszcze większej liczby ludzi. Ten, kto chce skorzystać z wiedzy, skorzysta. I hejterzy są do tego stopnia życiowymi nieudacznikami, że nawet hejtować nie potrafią, bo swoim hejtem ci pomagają. Zdecydowanie w 100% się zgadzam. Tak, dobrze. Kolejne pytanie z czatu. Zapraszam. Co to jest w ogóle za człowiek, który siedzi przed kompem i jedynym jego zadaniem na dzisiejszy wieczór jest to, żeby coś niemiłego ci napisać pod filmem, nie? I to pojawia się pod każdym filmem. Co tam, Sebastianku? Mamy kolejne pytanie z czatu? Raz, dwa. Czy już same pytania o budyń i... Mam pytanie. Siemka Łysy, zapytaj Phil, co myśli o day trading i jakie ma zdanie na temat Radosława Rygielskiego. Pozdrawiam i super merytoryczny gość. No więc tak, jeżeli chodzi o Radka, jest to bardzo dobry kolega. Nie znam się na day tradingu, nie znam się w ogóle na tradingu. To nie jest moja jakby strategia. Natomiast ja Radka znam osobiście i mogę jedynie powiedzieć, że on faktycznie zarabia na rynku. Widziałem jego trady, widziałem jego zarobki, znam go osobiście, wiem jaki ma też gdzieś tam status finansowy i tak dalej i on faktycznie zarabia na tym rynku, ale pytanie też jest, czy on zarabia, czy jakby, jest to moja strategia, wydaje mi się taka dosyć prosta, że jak ja komuś powiem, weź kup teraz Bitcoina, bo jest dołek i on go kupi, a ja mu potem powiem, teraz wejdź w takie alty, i on je kupi, a potem powiem, a ja teraz wychodzę i on wyjdzie, to ja wierzę w to, że taka osoba zarobi. Natomiast ja nie wiem, bo się nie znam na tradingu, czy to jest tak, że jak ktoś powie, no tak wygląda kupowanie, tutaj jest górka, tu jest dołek, tu jest linia oporu, tu wsparcia, tu jest odwrócony Bart Simpson, tutaj jest jakieś coś, to czy ta osoba to wychwyci? Nie wiem, czy to tak działa i czysto teoretycznie może też być tak, że jak ktoś na przykład
uczy się tradingu, no to mimo, że takie szkolenie kupi, to nie wiem, czy on zarabia, czy to jest takie powtarzalne. Nie wiem, bo się na tym nie znam, natomiast mogę powiedzieć, że Radek na pewno zarabia. Ja nie traduję po pierwsze dlatego, że to nie leży z moją jakby psychiką. Ja jestem długoterminowym ogólnie człowiekiem we wszystkim chyba. Naprawdę jakby long term mam we wszystkim. Jestem też taką poniekąd, można powiedzieć, osobą no spokojną, która jest w stanie czekać. Ja to bym snajperem chyba był dobrym ogólnie. Mógłbym leżeć w tych krzakach i czekać na tego jednego headshota. Zresztą no też poluję i strzelam i jakby no mhm. To jest to samo, siedzisz w tym rowie i czekasz, nie? Ale patrząc na statystyki, a jestem analitykiem, 98% ludzi traci. Koniec końców. Czy chciałbyś wchodzić w takie coś, że wiesz, że 98% ludzi ma szansę, żeby stracić? I możesz być człowiekiem, który całe życie zarabia na tradingu, a koniec końców straci. Nie? I tu chyba dobrym przykładem są ci słynni inwestorzy, jakiś Livermool, nie Livermool i tak dalej. I koniec końców się strzelasz w łeb, bo całe życie zarabiałeś, potem jakiegoś dostałeś efekt Boga, pocisnąłeś na jakimś tradzie nie tak jak trzeba, straciłeś, potem chcesz się odkuć, już nie te emocje, już nie to podejście, znowu straciłeś, jesteś bankrutem i wpisujesz się w te 98%. Po co to, nie? I jakby znowu dochodzimy jakby do etapu, czy nie lepiej małą rzeczką bezpiecznie na podstawie fundamentów, więc nie traduję, bo się na tym nie znam, tak samo nie inwestuję w tradycyjną giełdę, bo się na tym nie znam, bo poszedłem drogą rynku kryptowalut i nie mam zamiaru inwestować na tradycyjnej giełdzie, bo czas, jaki bym musiał poświęcić na zdobycie wiedzy, jest taki sam jak na kryptowaluty, a profity są procentowo mniejsze niż dają kryptowaluty, więc trudno mi odpowiedzieć. Na pewno statystyki wskazują na to, że większość osób traci, więc ja bym się za to nie zabierał, ale jak mówiłem, Radek zarabia. Tylko że no też trzeba dodać, że chłopak od 16 roku życia ciśnie ostro. Nie? Dobra, myślę, że na tym zakończymy, bo pytania już są takie bardzo ogólne. Tak, dziękuję Ci bardzo, Phil, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Skończyła mi się herbatka, już na wodzie lecę. Widzisz, jak wyczułem, że koniec herbaty, więc kończymy. Może jak troszkę kanał się rozrośnie i za jakiś czas będzie więcej ludzi obserwujących, no to tych pytań będzie też troszkę więcej. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za dzisiejszego live'a. W przyszłym tygodniu porozmawiamy z Patrykiem Stankiem. Możecie go zobaczyć na kanale Kryptowaluty Analiza. Bardzo merytoryczny gość, który pracuje jako analityk rynku. To jest jego zawód. Więc zapraszam w przyszłą środę o godzinie 18. Dziękuję Ci, Phil, jeszcze raz i do usłyszenia. Z Bogiem. Dziękuję Tobie, dziękuję Twoim widzom. Mam nadzieję, że się podobało i było to jakkolwiek wartościowe merytorycznie. Pozdrawiam, cześć. Siema, pa, pa. Gdzie się to tu kliko? Cyk.